Panie bardzo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może pomóżmy się na początku tak solidnie, żeby tutaj i Duch Święty prowadził to spotkanie i żeby też Święty Michał Archanioł chronił nas przed działaniem złego i też Matka Boża chyliła swoim płaszczem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winorajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszych. Amen. Święty Michale Archanioł, zdrowaj nas, a przeciw niegodliwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne zły, które nas duchem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do piekła. Amen. Duchu Święty, prosimy, otwieraj nasze umysły i nasze serca na Twoją prawdę i Twoją miłość, abyśmy potrafili właściwie rozeznać znaki czasu i być przygotowani na powtórne przyjście Pana Jezusa i to, co je poprzedzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie udało mi się tym razem przygotować prezentacji. Rzeczywiście czas taki napięty. Bardzo się cieszę natomiast, że udało mi się wyrwać, co nie jest w tym momencie łatwe. Mam też prawo przypuszczać, że być może jest to takie ostatnie, już niepubliczne spotkanie, zresztą nie pierwsze niepubliczne, przed czasem, który już wyraźnie się tutaj nam pokazuje. Natomiast dzisiaj będzie dużo Słowa Bożego i nie będę za bardzo wchodził w tak zwane gorące tematy, ponieważ zawsze należy je konfrontować ze Słowem Bożym, ze znakami czasu. Zawsze taka wyrwana perspektywa, którą często widzę u osób jest najbardziej zaangażowanych, gorliwych, ale gdzieś tam wchodzących w jakąś jedną wąską uliczkę. Także będę chciał właśnie pewne takie swoje refleksje, które z obserwacji tego, co miało miejsce, się podzielić z absolutnym przekonaniem, większym jak może poprzednie razy, jeżeli może być większe, to jest, że ten czas się wypełnia i właśnie co do czasu, który dojrzał i pewnie też moje patrzenie na słowo, które niewątpliwie ten czas określa. Tak jak wspomniałem w jednej z pierwszych konferencji odnośnie proroka Daniela na temat proroctwo 70 tygodnia, w którym Pan Bóg wskazał dokładny rok objawienia się Pana Jezusa i również wskazuje bardzo precyzyjnie czas powtórnego przyjścia, także nie wszystkie proroctwa dotyczące końca czasów są, że tak powiem, nieostre. No to wojny zawsze były, kataklizmy zawsze były, owszem i tak. Natomiast Słowo Boże zawiera też znaki, które się wypełniły niewątpliwie, czym wierzymy, że się wypełniły, które dają nam pewność, że w tym czasie żyjemy. Spróbuję to tak ogarnąć krok po kroku, jak najbardziej jasno możliwie przedstawić.
Mianowicie nie ulega wątpliwości, że Słowo Boże zawiera pewne liczby, sekwencje czasowe, jak również historyczny czas objawień maryjnych, które pozwalają nam czytać historię z dużym prawdopodobieństwem, że ona się w tym czasie wydarzy. Przykładowo można też to sprawdzić, że objawienia w Medjugorje, niezależnie od tego, jak ostatecznie zakończy się ta historia, miały miejsce 10 lat przed wojną domową w Jugosławii. Objawienia w Kibeho miały miejsce 10 lat przed masakrą Hutu Tutsi. Objawienia w Ardenach, teraz dokładnie nie pamiętam, można zobaczyć, ale sprawdziłem, że były 10 lat przed kontrofensywą niemiecką właśnie przeciwko aliantom. Także na tym przykładzie jest wiele innych, można zobaczyć i uczyć się, że jeżeli niebo coś nam przekazuje, to przekazuje również w bardzo precyzyjnym czasie, zazwyczaj poprzedzającym coś, co można uniknąć, jeżeli ten głos nieba my posłuchamy. Z naszej historii znamy, myślę, że tu wszystkim jest znana historia objawień w Siekierkach, tak? Rok przed powstaniem warszawskim, gdzie Maryja mówi wyraźnie, że proszę wynagradzać za grzechy, zwłaszcza aborcji. My wiemy, też długi czas nie wiedziałem, że Polska przedwojenna, tak zwana sanacyjna, wprowadziła drugą co do liberalności ustawę aborcyjną w Europie. Nie wiem, czy drugą po Sowietach, czy po Hitlerze. To też jest do sprawdzenia, że w generalnej guberni Niemcy całkowicie uwolnili prawo do aborcji, nazwijmy, tak, prawo, i Warszawa była miejscem, gdzie dokonywano masowo aborcji, więc los Warszawy nie dziwi. Natomiast Maryja chciała oszczędzić takiej skali kary, jaka spotkała stolicę. Możemy dzisiaj też nawiązywać do tej sytuacji, gdzie znowu napędza się nas w sytuacje, które nie skończą się dla nas dobrze, zamiast właśnie zwrócić się ku niebu i wolę nieba wypełnić, tak? Mówi słowo, nie patrzcie na wschód ani na zachód, nie zawierajcie sojuszu ze śmiercią, tylko nawróćcie się. I myślę, że skala odejścia od Boga w naszym narodzie jest tak wielka i tak niedostrzegana, natomiast sytuacje, które mają miejsce, zaczynają nam coraz wyraźniej pokazywać, że wcale nie jest tak, jak wielu chciałoby myśleć. Ale tutaj mówię stop, bo na tym na pewno długo nie będę się zatrzymywał i będę chciał to ukazać właśnie na podstawie Słowa Bożego, że stoimy u progu małej apokalipsy, która czeka nasz naród jako, wierzymy, iskrę, tak? Z której ma wyjść właśnie Boży pokój dla całego świata, który przyjdzie przez oczyszczenie, które jest zawarte w ostatniej księdze Słowa Bożego. I teraz tym razem nie zacznę od Słowa Bożego, do tego dojdę, a zebrałem sobie pewne sprawy dotyczące działania masonerii jako instytucji powołanej przez Lucyfera i jego sługi w odpowiednim czasie do zniszczenia Kościoła katolickiego, a także Christianitas, czyli tego monarchicznego porządku cywilizacji chrześcijańskiej i tego, w jaki sposób niebo demaskuje działanie masonerii. To właśnie może troszeczkę usiądę, bo nogi mogą zaboleć w trakcie i wtedy będę myślał bardziej o nogach niż o tym, co mam przekazać. I pewne fakty są oczywiste, mianowicie, że masoneria ostatecznie została zawiązana w 1717 roku z połączenia wolnych murarzy paryskich, stąd Bóg jako wielki budowniczy, architekt
I z Różą Krzyżowców jest to, czy było to ugrupowanie anglosaskie, które w ogóle Rydzkowski, tak? Bo to wiem, że to są te dwa ryty stąd. Rydzkowski, Różokrzyżowcy i ryt francuski, paryski, czyli wolnomularstwo. To się bierze właśnie od wolnych murarzy. Róża, czyli symbol gnozy, wiedzy, zbawienia przez wiedzę, a nie przez miłość, która się w krzyżu objawiła. Wiemy, że Lucifer jest niosący światło, jest czystą inteligencją, natomiast nie ma w nim miłości. Dlatego róża jako symbol właśnie oświecenia, czyli zbawienia przez oświecenie, jest typowy, gnoza jest właśnie typową ideą lucyferyczną. I teraz możemy się spytać, jaki jest plan masonerii, gdzie oni planują zainstalować te swoje idee. Oczywiście nie skupię się na tym, ale tu trzeba przypomnieć, że wszystkie nowożytne, te pierwsze konstytucje były inspiracją masońską. Demokracja jest inspiracją masońską. Chodzi na hierarchiczny, bo tak jest Boży porządek, czy monarchia stanęła na wysokości zadania, czy też nie, czy to jest już inny temat, ale niewątpliwie na miejsce monarchicznego porządku zostaje wprowadzona demokracja i właśnie konstytucja amerykańska, francuska i polska były inspiracją masońską. U nas w Białymstoku jest właśnie park, którym jest Aleja Konstytucji 3 Maja. Na jej końcu jest pomnik upamiętniający Konstytucję 3 Maja. Proszę zgadnąć w kształcie jakim? W kształcie piramidy, oczywiście. Nawet już się z tym nie kryją. Także to jest bardzo wyraźne. Ja nie neguję, że było to też dzieło patriotów. Kto należał do Loży Masońskiej, kto nie należał. To już jest temat, w który nie wnikam, ale chciałbym zasygnalizować, że tutaj wyraźnie zarysowuje się właśnie początek końca cywilizacji chrześcijańskiej, początek walki. Także rewolucja amerykańska, to trzeba nazwać rewolucja. Wiemy, że chyba jeden czy dwóch, nie wiem ilu tam prezydentów, kilku prezydentów nie było członkami Loży Masońskiej. Tak, to też można sobie sprawdzić. Począwszy od Waszyngtona, tak, można sięgnąć po jedną dolarówkę. Tam są wszystkie te główne punkty. Novus Ordo Seclorum, tak, z jedną dolarówki. Nowy porządek wieku, znany po angielsku jako New World Order, tak, nowy porządek świata. Także to, że Ameryka u swojego zarania była powołana do wprowadzania nowego porządku świata, jest faktem niepodważalnym. I teraz gdzie właśnie ma się wszystko zacząć? We Francji. Rewolucja francuska. Niebo oczywiście zna plany Lucyfera, więc 100 lat przed zdobyciem Bastylii, które jest to wydarzenie świętem narodowym we Francji, 14 lipca 1789 rok. Co się dzieje 100 lat? Dokładnie 100 lat. Otóż Pan Jezus objawia się świętej Małgorzacie Marii Alacoque i prosi, żeby zawierzyć Francję Jego Najświętszemu Sercu. Właśnie dokładnie, wyprzedzając o tak wiele czasu plany Lucyfera, które przez masonerię miał dokonać. Niestety, ani ten król, ani jego następcy nie dokonali tego poświęcenia, i Francja przeżywała coraz większy kryzys, przegrała jedną wojnę, drugą wojnę i na bazie niezadowolenia społecznego rodzi się dobry klimat do wybuchu rewolucji francuskiej, która kończy monarchię i która spływa krwią wielu kapłanów i zakonników, zwłaszcza sióstr. Wiele kościołów zostaje zniszczonych, zamienionych w kluby jakobińskie. Wtedy też obnosi się
na tronie nagą kobietę po ulicach Paryża jako kult rozumu, podobnie jak w Gdańsku dziś czy wczoraj, zamiast na Świętego Sakramentu serce z waginą, tak? I tam ta profanacja to już jest chyba definitywna, to już ogień z nieba nad Polską to już się gromadzi, ale to tak nawiązując, że to wydarzenie z Gdańska jest wprost jasnym odniesieniem do tego, co się wydarzyło w rewolucji francuskiej. My nie widzimy jeszcze tak bardzo wyraźnie tych rewolucyjnych nastrojów, ale sytuacja w Polsce bardzo przypomina tę, która miała miejsce w czasie rewolucji francuskiej i w tą stronę to zmierza. Ja powiedziałem na homilii chyba tydzień temu, powiedziałem, pamiętajcie, ja do tego wrócę, nie dajcie wejść w amok, nie dajcie się podburzyć, bo będzie tłum podburzony, owieczki będą mordować kapłanów. Po to to jest. Żebyście później nie bili się w piersi, jak ci, którzy krzyczeli u krzyży. I później wracając pod krzyża, bili się w piersi, ale było już za późno. I Chrystusowe kapłaństwo będzie ukrzyżowane. Czy na to zasługuje, czy nie zasługuje? W jakiejś mierze może zasługuje, ale żebyśmy nie mieli później krwi na rękach i wyrzutów sumienia. To tak. Kolejna dygresja odnośnie właśnie tego, co się rzeczywiście dzieje, że to się tak nie rozpłynie po kościach i to jest właśnie część tego, co nazywam małą apokalipsą i początkiem w ogóle wielkiej apokalipsy. I właśnie, mija 100 lat, tak jak powiedziałem, mamy tu tę sekwencję czasową ważną, ponieważ odniesiemy ją do Fatimy i do 100 lat, które szatan uzyskał od Pana Jezusa, aby zniszczyć Kościół. Pamiętamy wizję Leona XIII, 13 października bodajże miał tę wizję. To wrócę do tej 13. Dlaczego 13 wszystko się dzieje, łącznie z objawieniami w Fatimie. I słucham? Tak. 13 maja, w ogóle każde objawienie było właśnie dnia 13 miesiąca. I teraz jeszcze jedną ciekawostkę sprawdziłem, mianowicie król został stracony w styczniu 1793 roku, o ile dobrze pamiętam, czyli 3,5 roku po zdobyciu Bastylii. Czas i połowy czasu. Jest to biblijny czas rządów Antychrysta. Mamy dwie sekwencje czasowe, 100 plus 3,5 w rewolucji francuskiej. To jest, i teraz właśnie, historia działa jak soczewka. Historia działa jak soczewka, więc jak mówi Kochele, to co było, to jest i to co jest, to będzie, tak? Mniej więcej parafrazując. Także objawienie Fatimy tutaj się pokazuje nam jak soczewka tego, na co zresztą niektórzy interpretatorzy wskazują, dostrzegają to. Także to, co wcześniej miało miejsce, powinno nam służyć do lepszego rozeznania tego, co dzieje się w następstwie, w kolejnych faktach historycznych. I tak jak wspomniałem, no sen Leona XIII, no na pewno nie można liczyć tego czasu od snu, tak, od momentu snu, więc pytamy się, kiedy i dlaczego? Otóż wiemy, że rewolucja francuska poległa. Fakt, że cesarz Napoleon też był masonem i że poprzez podboje napoleońskie i obsadzanie stanowisk przez rodzinę Napoleona też prawdopodobnie chciano zainicjować te masońskie, nie udało się. Ostatecznie Napoleon przegrał i następuje Kongres Wiedeński, gdzie właśnie na straży porządku monarchicznego staje kto? Tak zwane Święte Przymierze, nieprzypadkowo święte, ponieważ broni porządku monarchicznego i cywilizacji chrześcijańskiej. To, czy bronią go ludzie godni, niegodni, tak, to jest już inny temat, ale powstaje Święte Przymierze, Prusy, Austro-Węgry, Rosja i ten porządek trwa aż do I wojny światowej. I właśnie Maryja objawia się w trakcie tej wojny, aby ujawniając drugą i trzecią tajemnicę fatimską odnośnie kolejnych wojen,
ludzie mieli wyobraźnię, patrząc na horror pierwszej wojny światowej, jaka może być druga gorsza i trzecia jeszcze gorsza, jeżeli świat się nie nawróci. To jest... Natomiast Maryja objawia się w trakcie, właściwie pod koniec pierwszej wojny światowej, więc wiadomo, że nie po to, żeby jej zapobiec. Natomiast objawia się tuż przed rewolucją październikową, kiedy masoneria planuje po raz drugi to, co nie udało się dokonać we Francji. I rzeczywiście Rosja staje się bolszewicka, a jej celem jest recepcja bolszewi w całej Europie. Powstają, są przygotowane rewolucje w największych miastach Europy, Paryż, Rzym, Berlin. Czekają na wojska bolszewickie, ale się nie doczekały. Dlaczego? Bo zatrzymały się na Wiśle. Maryja powiedziała, stop, jeszcze nie ten czas. Nie ten czas. I właśnie cud nad Wisłą tutaj tak naprawdę przekreśla plany masońskie recepcji właśnie rewolucji. Natomiast Maryja co mówi? Proszę poświęcić Rosję memu niepokalanemu sercu. Mówi to, co wcześniej Pan Jezus powiedział świętej Małgorzacie Alakon. I do dziś to się nie dokonało. Owszem, święty Jan Paweł II zawierzył, nie dokonując w każdym razie, nie wypełniając jednego warunku, wymienienia literalnie Rosji. To jest podobnie, jak my zawierzyliśmy, ustanowiliśmy Pana Jezusa królem, nie ustanawiając go królem, no jakby to tak w skrócie powiedzieć. To mniej więcej jednak ze względu na świętego Jana Pawła II, jego zawierzenie, odsunęło się to, co miało się wtedy wydarzyć, tak? I ten czas się przesunął, ale nie, Rosja nie tylko nie przestała być zagrożeniem, ale po czasie, w którym wydawało się, że to jest kolos na glinianych nogach, który bezpowrotnie przeszedł do lamusa historii, okazuje się, że wyrasta teraz na potęgę numer jeden. Jeżeli ktoś śledzi rozwój technologiczny, to w tym momencie Rosja wyprzedza Stany Zjednoczone. Tudzież wiele innych faktów mógłbym podać, w których wypełnia się to słowo, że Rosja stanie się biczem dla zgniłego Zachodu. Ale to w tym momencie się na tym nie zatrzymuje. Chciałbym wskazać właśnie, że 1917 rok, mija 100 lat, mamy rok 2017. Niewątpliwie to się wydarza na naszych oczach, tylko oczywiście zastanawiamy się, co w takim razie z tym właśnie przesunięciem. O co tutaj chodzi? Dlaczego minął ten rok, minęła ta setna rocznica i jedna taka wskazówka płynie nam z objawień Zakita, bo jeżeli się sprawdzi, to zgodnie tam z przekazami Matka Boża w Akicie zapłakała krwawymi łzami 101 razy, czyli dała nam ten rok miłosierdzia. Kolejna wskazówka jest ta, że ten 101 rok Fatimy wprowadza nas w siódmy rok obecnego pontyfikatu, tak to nazwijmy technicznie, tak? Bo w szczegółach to nie wiemy, albo wiemy, tylko nie możemy głośno powiedzieć, czy rzeczywiście jest to kolejny pontyfikat. W każdym razie teraz odnośnie, co nam dalej demaskuje Matka Boża. Więc pierwsza, druga, trzecia tajemnica fatimska, trzy wojny światowe odwołuje nas do protokołów mędrców Sionu i masońskiego planu trzech wojen światowych. Co w tych trzech wojnach masoneria planuje uzyskać? Pierwsza wojna światowa, zniszczenie monarchicznego porządku Europy. Czy to się udaje? Tak, udaje się. Też niedawno dowiedziałem się, że cesarz Austro-Węgier, ostatni monarcha, liczący się monarcha, był zmuszony do abdykacji, gdyż światowa masoneria powiedziała, że nie podpisze traktatu pokojowego z monarchą. Musiał abdykować i tak, taka rzecz miała właśnie miejsce.
Druga wojna światowa oczywiście to powstanie Izraela jako tworu sionistycznego. I trzecia wojna światowa to oczywiście ma na celu wyłonienie tego, którego nazywamy technicznie antychrystem. I właśnie wprowadzenie nowego porządku świata. Plan tych trzech wojen światowych tutaj Maryja ujawnia właśnie w tych tajemnicach fatimskich. Następną rzecz, którą ona ujawnia, to są akta Vendita. Słyszeli Państwo na temat? Akta Vendita to jest opracowany chyba pod koniec XVIII wieku. Mówię z głowy, więc to proszę później tam sprawdzać. Mam przekonanie na pewno co do zasadniczych faktów. Mistrzowski plan zniszczenia kościoła katolickiego od wewnątrz. Stąd mowa o masonerii kościelnej, ponieważ szatan uczy się, tak? Uczy się lepiej od nas, więc wie, że skoro prześladowania odnoszą odwrotny skutek, to trzeba to zrobić w białych rękawiczkach i od środka, a nie od zewnątrz i sierpem i młotem, tak? Po co siłą wprowadzać komunizm, jak można wprowadzić biały komunizm, tak? Pod płaszczykiem humanizmu, tak? I to w zasadzie jest to, z czym mamy obecnie w Kościele do czynienia. I teraz, czy Maryja chce objawić nam ten mistrzowski plan o masonerii kościelnej? Oczywiście. Dlatego prosi, żeby tajemnica fatimska była ujawniona w 1960 roku, czyli w czasie inicjacji Soboru Watykańskiego, w którym masoneria kościelna przejęła władzę, przejęła kontrolę nad kościołem, zaczynając powolutku deformować wszystko, co się da, aż do tego momentu, w którym ma być już wkrótce postawiona kropka nad i. I niedługo będziemy tego świadkami. Teraz właśnie wracam do tej liczby 13. Leon 13, 13 października, sen ma. Maryja objawia się 13. Do czego, jaką wskazówkę daje nam te 13? Otóż wskazuje nam na 13 rozdział Apokalipsy, który mówi nam o pierwszej i drugiej bestii. I pierwsza bestia to jest oczywiście światowy porządek polityczny, za czym stoi masoneria, nazwijmy to technicznie, świecka. I druga bestia, fałszywy prorok, za tym stoi oczywiście masoneria kościelna. A więc tutaj znowu mamy wskazanie właśnie, że ostatecznie lucyferyczny porządek świata ma być na polu zarówno tym doczesnym, jak i duchowym, czyli rządy także nad duszami. Stąd potrzeba fałszywego proroka, który na bazie innej Ewangelii i na bazie tej herezji, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, właśnie stworzy światową religię, co właściwie jest już też w fazie finalizacji i deklaracji, czyli jakby umów wstępnych. Do tego też jeszcze nawiążę przy okazji właśnie rozeznania, czy mamy w tym pontyfikacie do czynienia z zawarciem przymierza z wieloma przez jeden tydzień, tak? Czyli przez okres 7 lat. Możemy mieć już duże prawdopodobieństwo, że tak. Resztę nam czas pokaże. Ja obserwuję fakty, liczę, analizuję. Państwo sobie wyciągną tutaj wnioski. I teraz właśnie chcę przejść do troszeczkę do analizy biblijnej odnośnie właśnie tego zdania, które doczekało się najwięcej komentarzy. Zawrze przymierze z wieloma przez jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiarę i nastąpi ohyda spustoszenia. Pierwsza rzecz oczywiście, kogo to dotyczy,
Druga rzecz, ile czasu to będzie trwało. Trzecia rzecz, czy odnosi się to do Jerozolimy, czy też do Rzymu. Do świątyni jerozolimskiej, czy też do Eucharystii. W gruncie rzeczy do jednego i drugiego, ale przede wszystkim do Eucharystii, bo jeżeli w Jezusie Chrystusie wypełnia się słowo Starego Testamentu, to chyba spustoszenie należy w pierwszym miejscu odnieść do Jezusa Chrystusa jako świątyni. O tym mówiłem właśnie w grudniowej konferencji Ofiara Chrystusa o chyba spustoszenia. Pan Jezus mówi, zbóżcie tę świątynię, ją w trzech dni odbuduję. A więc świątynia jerozolimska była zapowiedzią prawdziwej świątyni, świątyni ciała. I dlatego Piotr mówi, jesteście żywymi kamieniami świątyni, gdzie Jezus Chrystus jest głową, wy jego członkami. I właśnie jeżeli odnosimy do Jezusa jako świątyni o tyle spustoszenia, odnosimy ją do jego obecności pod postaciami chleba i wina. Powszechna, najbardziej powszechna oczywiście tradycja mówi, że Antychryst zawsze przymierze z wieloma, że odnosi się to do Bliskiego Wschodu i do tego, że Żydzi go przyjmą, że to jest ten fałszywy Mesjasz i w połowie tygodnia zniesie ofiary i zacznie Żydów prześladować. Czas nam to pokaże, jak powiedziałem, ale ja chciałbym, dokonując analizy tego, co widzę teraz i w świetle Słowa Bożego, pewne rzeczy przekazać i Państwo sobie będą to na tym się zastanawiać, obserwować. Więc przede wszystkim, odnosząc się do księdza Adama Sprawczyńskiego, w zasadniczych kwestiach zgadzam się z nim, korzystam też z jego przekazu. Jakieś takie pewne kwestie niekoniecznie widzę podobnie, ale to właśnie też będę chciał parę rzeczy odnieść do tych ostatnich rozdziałów Słowa Bożego. Jak Państwo będą chcieli troszeczkę zdecydować się na dłuższy pobyt, to też przeanalizować. Ale teraz wracając do tego, bo to później powiem, dlaczego nie będzie prześladowania Antychrysta pod koniec tysiącletniego królestwa, dlaczego nie zgadza się to no, po prostu ze Słowem Bożym, z tym, co nam przekazuje Słowo Boże. Otóż pierwsze i najważniejsze tłumaczenie odnosi się do Jezusa Chrystusa. Szatan jest małpą Boga, Antychryst jego przedstawicielem, więc co najwyżej Antychryst będzie próbował zawrzeć przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale jak znalazłem przepiękne właśnie słowo, że czas panowania Antychrysta, to jest akurat czasem potwierdzonym przez Apokalipsę, będzie trwał nie 7 lat, ale 3,5 roku. 3,5 roku, połowa siódemki jest liczbą niedoskonałą. A więc tylko Jezus Chrystus zawarł przymierze z wieloma na jeden tydzień, przez jeden tydzień. I teraz jest pytanie, no gdzie jest ten jeden tydzień i gdzie to jest połowa tygodnia, gdzie jest ta okres spustoszenia? Otóż, wracamy teraz właśnie do proroctwa o 70 tygodniach. Tak jak wspominałem, licząc dzień przez rok, i to można sobie wrócić do tej konferencji, wyszedł właśnie 70 tydzień, rozpoczyna się od chrztu Pana Jezusa w Jordanii. 70 tydzień, czyli 7 lat. I teraz co mamy? Że Pan Jezus w połowie tygodnia został zabity i go nie ma. Go nie ma. Mamy wypełnione połowy tygodnia, czyli czas nauczania Pana Jezusa przy zogonkiem, tak? Bo mamy 3 pobyty w Jerozolimie, więc nam możemy powiedzieć, że 3 pobyty to może być 3 lata i miesiąc, albo 3 lata i 11 miesięcy, tak? Tyle wiemy ze Słowa Bożego. A może być to 3,5 roku. W każdym razie proroctwo nam mówi w połowie tygodnia. Czas i połowę czasu. Pan Jezus głosi Ewangelię, zabity i go nie ma. Gdzie jest druga połowa tygodnia? No właśnie, więc
kombinują, że może to jest czas do śmierci świętego Szczepana. Dziwnym trafem też około 3,5 roku. Dany jest tydzień, czyli doskonała siódemka dla narodu wybranego, żeby przyjąć Ewangelię od Pana Jezusa, a od momentu zmartwychwstania, od tych, którzy są świadkami zmartwychwstałego i najpierw głoszą Żydom. I dopiero po śmierci Szczepana, proszę zobaczyć, zaczyna się głoszenie Ewangelii poganom. Czyli 7 lat otrzymał naród wybrany, by przyjąć Słowo Boże. I teraz w połowie tygodnia został zabity, go nie ma. Ale wiemy, że kiedyś przyjdzie, tak? A przyjście powtórne Pana Jezusa, kiedy znowu będzie, poprzedzi 3,5 roku wielkiego ucisku. Które się zacznie od czego? Od ohydy spustoszenia. I teraz, kiedy ten tydzień razem połączymy, to zauważymy, że w połowie tygodnia dokonuje się zarówno ukrzyżowanie Pana Jezusa, jak i zniesienie Jego obecności w Eucharystii. W połowie tygodnia. Rozumiemy to? Mamy połowę tygodnia, nie ma Go i mamy dopełnioną tą połowę tygodnia w wielkim ucisku, czyli ukrzyżowaniu, jak to mówię, mistycznego ciała Chrystusa. W tajemnicy fatimskiej jest to Golgota Kościoła, tak? To jest właśnie to. I tutaj fakt ukrzyżowania jest w połowie tygodnia i ohyda spustoszenia jest w połowie tygodnia. I wiemy ze Słowa Bożego, że Antychryst otworzy usta, by bluźnić Bogu na 3,5 roku. Nie jest powiedziane, że będzie rządził 7 lat i w połowie czasu się ujawni. Tylko jest powiedziane, że otworzy usta, by bluźnić Bogu na 3,5 roku. I mam przekonanie, że jego rządy będą trwały tylko 3,5 roku. Tak wynika ze słowa, zresztą, które też w dwóch konferencjach cytuję Matki Bożej, odnośnie właśnie tego, że Sioniści wybudują na wzgórzu świątynnym ołtarz ofiarny i obwołają swojego Mesjasza. Czy ten fałszywy Mesjasz będzie antychrystem, czy on poprzedził ujawnienie się antychrysta, niewątpliwie ucisk będzie trwał około 3,5 roku i Maryja to potwierdza zarówno w przekazie do księdza Gobiego, jak i w przekazie do Adama Człowieka. Obydwa orędzia uzyskały oczywiście imprimatur władzy kościelnej. To też, żeby było jasne. A więc potwierdza historyczność. To jest bardzo ważne, że słowo prorockie możemy tam sobie jakoś alegorycznie interpretować, ale trzeba pamiętać, że rzeczywistość duchowa została przez Pana Boga umieszczona w historii. Człowiek żyje w ciele, a ciało porusza się w czasoprzestrzeni. Wszystkie proroctwa biblijne są w 100% historyczne. I to jest właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz do zrozumienia. I teraz niezmiennie mam, z głębokim przekonaniem mam, że wypełniło się słowo świętego Pawła. Ustąpi ten, który go powstrzymuje. Ja nie neguję tego, że ten, który ustępuje, jest Duch Święty. Duch Święty też ustąpił, pozwalając na to, żeby Pan Jezus mógł być pochwycony, umęczony, ukrzyżowany. Tak, ale Duch Święty działa przez czasy i osoby, konkretnie. Duch Święty ustąpił i co się wydarzyło? Konkretny fakt, ustąpił ten, który powstrzymuje. Dlaczego ustąpił? Bo przyszło wielkie odstępstwo i ludzie nie chcą słuchać prawdziwej Ewangelii, tylko fałszywą, więc musi ustąpić ten, który głosi prawdziwą, żeby przyszedł ten, który głosi inną Ewangelię, którego słowo nazywa człowiekiem grzechu. Czy tak jest? Dopiero nadchodzące wydarzenia definitywnie potwierdzą, jest tak, czy tak nie jest. Nie zatrzymuję się nad tym, tutaj to jest jakby osobny temat, będzie czas, wrócę, nie to nie, ale między ustąpieniem tego, który powstrzymuje, a ujawnieniem się antychrysta jest pewien czas.
czas, który wierzą, że się wypełnił, ponieważ mamy za sobą 102. rocznicę Fatimy i mamy siódmy rok, weszliśmy w siódmy rok od czasu, kiedy Benedykt XVI ustąpił. Czy w tym czasie zaistniały fakty, które mogą świadczyć, że zostało, czy było zawierane przymierze przez jeden tydzień? Powiedzmy to, co na pewno miało miejsce i co wszyscy wiemy. Czyli pierwszy fakt. Chiny. Zawarcie przymierza z Chinami, uznanie biskupów, którzy żyją w ekskomunice mocą samego prawa, uznając komunistyczne władze Chin, co jest rzeczą bez precedensu, na co żaden poprzedni papież się nie zgodził i nie mógł się zgodzić. U nas też próbowano powołać księży patriotów. Znamy tą historię. To jest dokładnie parasol Watykanu był nad kościołem podziemnym i wiązał ręce władzom chińskim. Teraz każdy katolik, każdy z podziemnego kościoła, który nie uzna legalnych władz uznawanych przez Pekin, będzie uznany po prostu za przestępcę i jest uznawany. Po tym przymierzu nasiliło się prześladowanie kościoła, ale paradoks wzrasta liczba. Im bardziej jest kościół prześladowany, tym bardziej wzrasta liczba. Pierwszy przykład zawarcia przymierza z wieloma. Drugi to jest oczywiście spotkanie bez precedensu, co prawda nie w Moskwie, ale jednak z patriarchą Moskwy. Wiemy, że takie spotkanie się odbyło, prawda? Przypominam, na Kubie. O czym tam była mowa i jaki dokument podpisano, Pan Jezus raczej nie ukrywał przed apostołami. Co podpisuje, czy co planuje. My nie wiemy, co tam, o czym była mowa, co tam podpisano, co takiego nas spotka z tego tytułu wkrótce. Natomiast dalsze, reformacja, świętowanie reformacji. Świętowanie największego odstępstwa w Kościele, gdzie miliony chrześcijan zostały pozbawione Eucharystii, sakramentu pokuty, jedności z Kościołem, jest herezją, absurdem, bluźnierstwem. I nikt się praktycznie temu nie przeciwstawił, no bo właściwie kto powinien się temu przeciwstawić? Następca apostołów, tak? Tak by wynikało z tego. Świętowanie reformacji jest rehabilitacją ludu i otwarciem drogi i przejściem z kościoła katolickiego na wspólnotę chrześcijańską. Stąd też stoimy przed zalegalizowaniem tak zwanej kolegialności, gdzie zrzekając się pewnych kompetencji, papież, nazwijmy to tak, notabene przestaje być papieżem, ponieważ nie można się częściowo zrzec prymatu. Prymat się ma w całości, albo się go nie ma. Ale co na co pozwala kolegialność? Pozwala na to, że na przykład jeden z episkopatów, nie będę wymieniał który, wprowadzi na przykład wspólną mszę, w cudzysłowie, z protestantami, a papież powie, ja nic do tego nie mam. Tak, to dlaczego mamy ciebie słuchać, skoro ty nic do tego nie masz? W takim punkcie jesteśmy. I kolejny, to właśnie wiemy, że na zakończenie reformacji przygotowano wydanie ekumeniczne Pisma Świętego, nie pierwsze, ale pierwsze po co, żeby przygotować wspólne księgi liturgiczne, więc także wspólny, w cudzysłowie, mszał, bo mszał to ofiara, ale przy wspólnej wieczerzy to nie będzie ofiara, tak? To nie będzie ofiara. Dlatego się nawałkuje po soborze uczta. Po to. Tak jest finał tego.
nie wchodzę też w liturgię, to tylko sygnalizuję, bo mi chodzi tu. I w końcu gwóźdź programu to jest oczywiście deklaracja w Abu Dhabi. Pan Bóg chciał pluralizmu religii. Nie chciał Pan Bóg pluralizmu religii, bo nie posyłałby swojego Syna. Herezja posoborowa, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, której uczyłem się w seminarium, jest sprzeczna z faktem, że Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem. Jeżeli wszystkie drogi prowadzą do Boga, to po co ma wybierać drogę za Jezusem Chrystusem? Po co? Nonsens. I wracam teraz do tego, co pokazałem, że ten intencja papieska, to był 2015 chyba rok styczniowa, imam, rabin, ksiądz i ten tam lama czy mniszka buddyjska razem znak równości. Co, dlaczego znak równości? Dlaczego tam była figurka Pana Jezusa, nie krzyż? Bo krzyż jest jedynym symbolem zbawczym, który wyklucza inne. Dlatego to jest jedyny symbol, który obraża uczucia religijne. Żaden inny symbol jakoś nie obraża uczuć religijnych. Można nosić gwiazdę, księżyc, nikogo to nie obraża. Można nawet do góry nogami krzyż, już nie będzie też obrażał. Wystarczy odwrócić krzyż do góry nogami, już nikogo nie obraża. Ale krzyż nie do góry nogami obraża uczucia religijne. I tam właśnie figurka Matki Pana Jezusa się pokazała i Abu Dhabi została podpisana deklaracja, czyli tak zwana umowa wstępna, ponieważ zaistnienie światowej religii zależy przede wszystkim od dogadania się dwóch obejmujących cały glob ziemski najliczniejszych wspólnot, czyli chrześcijański i muzułmański. I to właśnie zaistniało. Umowa wstępna do światowej religii. Wszystko to się dokonało na przestrzeni 7 lat. Proszę sobie wyciągnąć wnioski, czy mamy do czynienia z zawarciem przymierza z wieloma, czy też nie. I teraz właśnie były różne zastanowienia. Czy tutaj jest wstęp, a przyjdzie jeszcze gorszy człowiek w bieli, czy też jak to będzie. Więc nie. Słowo Boże mówi, że jest jeden człowiek grzechu, który przyjdzie po tym, który ustąpi. Też Słowo Boże mówi o dwóch bestiach apokalipsy, z których tylko jedna jest natury religijnej. Ale jest tam napisane, że druga bestia przekaże władzę pierwszej i przed nią będzie ją wykonywać. Jeżeli szatan małpuje Pana Boga, to musimy sobie uświadomić, że Pan Jezus został zabity i go nie ma. Tak? Odszedł do nieba, ale zostawił władzę po kluczy komuś, swojemu wikariuszowi, który przed nim wykonuje swoją władzę, władzę Chrystusa. I jak Chrystus wróci, to ostatni te klucze mu zwróci do królestwa. Piotrze, daj ci klucze Królestwa Niebieskiego, bo ja odchodzę. Jak wrócę, to twój następca mnie zwróci. Więc ktoś przed antychrystem, który przecież małpuje Chrystusa, musi też jemu przekazać tą władzę i przed nim ją wykonywać. Wkrótce się przekonamy, czy takie przekazanie władzy nastąpi, bo te wszystkie przygotowania czemuś służą, tak, żeby służą światowemu porządkowi, w którym ma się ujawnić jeden człowiek, któremu ktoś musi przygotować tą drogę, drogę do tronu, tak? To jest taki film, Conan, droga do tronu. No właśnie. Myślę, że powiedziałem na ten moment wystarczająco. Nie będę już dalej drążył tego tematu, ponieważ czas go będzie nam potwierdzał bądź nie, ale właśnie tymi refleksjami chciałem się tutaj podzielić, żebyśmy bardzo uważnie tej rzeczywistości się właśnie przyglądali. Takie refleksje co do czasu, co do realizacji proroctwa zawrze przymierza z wieloma. A właśnie, bardzo ważną rzeczą jest wiedzieć, że rzeczywiście pokryte spustoszenie należy rozpatrywać i co do Jerozolimy, i co do Rzymu. Innymi słowy, synagoga szatana będzie do końca czasu dążyć, żeby z jednej strony znieść ofiarę Chrystusa,
tak jak nie przyjęła ofiary krzyża, będzie walczyć z mszą świętą. I na pewno, nie mogąc jej wprost znieść, będzie chciała zrobić to w sposób taki, żeby przestała nią być, że tak powiem, do atrapy, tak, przy świętym. A z drugiej strony, żeby wznowić ofiary starotestamentalne. Pan Bóg uczynił z próby odbudowy trzeciej świątyni znak czasów ostatecznych, dlatego wiele prób jej odbudowy, bo były takie w historii, czytałem o tym, nie powiodło się, bo to jest znak czasów ostatecznych. I to już wspominałem też w jednej z konferencji, bo w grudniu zamknąłem słowo publiczne i oczekuję już tego, co czeka nas wkrótce. To nie jest publiczne spotkanie. Tutaj mówię do tych, którzy wierzą, że przyjmują słowo czas, chcą się w tym upewnić, chcą wyraźnie widzieć, co się dzieje. Czas jest ostateczny. Święto Chanuki w grudniu zostały poświęcone kamienie na ołtarz trzeciej świątyni. I teraz właśnie wznowienie ofiar starotestamentalnych idzie w parze ze zniesieniem ofiary Chrystusa. To się dokonuje równolegle. Wiele rzeczy jest przed nami utajnianych, ale Pan Bóg mi pokazał, patrz na Jerozolimę, bo wiedz, że w takim razie, jeżeli tu się to dzieje, to nie ulega wątpliwości, że w Rzymie też to się dzieje, tylko wiele rzeczy jest przed nami ukrytych. Być może już się i zapewne już się dokonało coś, o czym nie wiemy, a prędzej czy później się o tym dowiemy, tak? W każdym razie w ten sposób i tam właśnie wskazałem na w tych konferencjach Wojna Goga i Magoga oraz Jerozolima w czasach ostatecznych. Te dwie właśnie konferencje, w których wskazuję, patrzcie na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tam wypełniają się właśnie czasy ostateczne. I tu dochodzę do tego momentu właśnie, w niebie zapadła cisza jakby na pół godziny. O tym też mówi ksiądz Adam Skwarczyński. Po co jest ta cisza? Ta cisza jest po to, żeby jest to ostatni znak poprzedzający wydarzenia już te właściwe apokalipsy, ujawnienie się Antychrysta i uchydę spustoszenia, który jest związany z ostrzeżeniem. To też za chwilę do tego nawiążę. Cisza jest po to, żeby tych, którzy nie przyjęli słowa, upewnić w poczuciu pokoju i bezpieczeństwa, żeby Matrix się zamknął do końca, a tych, którzy słowo przyjęli, żeby mogli uwierzyć wbrew nadziei. Uwierzyć wbrew nadziei. To jest właśnie ważne, że dopóki człowiek ma jeszcze jakieś podpórki, których każdy z nas potrzebuje, to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje, to jest, nie jest jeszcze czysta wiara. Czysta wiara to jest wtedy, dochodzi do punktu, w którym nic się nie dzieje, a ja wierzę, że właśnie to ma miejsce i że nagle przyjdzie zagłada. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, tyle konfliktów było, tyle zamachów było, tyle trzęsień ziemi było. I tyle rzeczy i tak jakby się to wszystko w jednym momencie wyciszyło. To jest ta cisza. A też bardzo wyraźnie widzę, jak ta cisza dobiega końca. Wydarzenia, które właśnie teraz mają miejsce. Piękne słowo odparłem. Właściwie nie ja, inna osoba otrzymała to słowo, ale na krótko, w swoim gniewie na krótko zakryłem przed Tobą swoje oblicze. Teraz jest czas, w którym dusze ofiarne, w którym osoby, które przyjęły słowo, będą odczuwały udrękę duchową Pana Jezusa, które miał w Getsemani, świadomy, że wyrok na niego został wydany. Smutny z powodu, że jego uczniowie nie przyjęli jego słowa. Śpią. Ślepi na to, co się dzieje. Śpijcie, odpoczywajcie. To jest ten czas. To jest czas, kiedy niebo wydaje się głuche na nasze wołanie. Mamy już dość tego. Panie, zrób coś, bo nie da się w tym dalej być. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Każdy z nas musi przejść drogę Pana Jezusa. Łaska
przyjęcia Słowa Bożego jest też ogromnym krzyżem, który muszą się te wydarzenia z życia Pana Jezusa odbić. Na krótko ukryje przed wami swoje oblicze. To jest czas, w którym my doświadczamy Bożej sprawiedliwości, tak jak Pan Jezus, kiedy grzech całej ludzkości stanął między nimi i Ojcem. I On powiedział, On właśnie na jedną chwilę zobaczył sprawiedliwość Ojca, a nie Jego miłość. Bożym niczym się nie opuścił. Ale na krótko, a za chwilę Pan Bóg odkryje przed nami swoje oblicze. Natomiast zakryje przed tymi, którzy nie chcieli Jego przyjąć. Ukrył swoje oblicze i ta cisza oznacza, że czas miłosierdzia się skończył. I oblicze, które odsłoni Pan Bóg, będziesz obliczem Jego sprawiedliwości. Proszę pamiętać, że ostrzeżenie jest nazywane aktem miłosierdzia, ale na czym on będzie polegać? Że każdy ujrzy oblicze Bożej sprawiedliwości. To nie przyjdzie Pan Jezus, nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, to będzie wielki wstrząs, dlatego że ostatni akt miłosierdzia to będzie spojrzeniem w oblicze Bożej sprawiedliwości. Skończy się idea fałszywego miłosierdzia. Ja kiedyś mówiłem w homilii, Pan Jezus hippis z uśmiechem Marilyn Monroe, to się skończy. Każdy po śmierci przeżywa sąd szczegółowy i widzi swoje życie oczyma Bożej sprawiedliwości, ale nie może już nic zmienić, nie może już się nawrócić. Natomiast wielka łaska tego wynika z faktu, że ostatnie pokolenie jest tak pogrążone w grzechu, tak zmanipulowane, tak podeptana prawda przez autorytety, że wielu ludzi jest naprawdę zwiedzionych, wielu ludzi ma prawo do prawdy, żeby dopiero w obliczu prawdy móc dokonać wyboru. Dzisiaj Pan Bóg, można powiedzieć, byłby niesprawiedliwy, gdyby zaczął karać ludzi, wielu nieświadomych tego, jaki rzeczywisty jest stan duszy, w jakim czasie żyjemy, kto jest kim w tej całej zabawie. Dlatego właśnie będzie ukazana bardzo boleśnie prawda, żeby każdy dokonał ostatecznego wyboru. To, co ksiądz Adam Starczyński pięknie powiedział, po ostrzeżeniu sprawiedliwość już nie będzie, to nie będzie karanie do nawrócenia. Bo większego oddziaływania na duszę, jak w czasie ostrzeżenia, już dusza nie otrzyma. I wtedy będą spadać plagi gniewu Bożego na tych, którzy odrzucą prawdę, ale będą bluźnić Bogu nieba i co jest napisane, od swych uczynków się nie odwrócą. To jest dokładnie tak. Ani Faraon, ani jego poddani nie nawrócili się pod wpływem plagi. Wręcz przeciwnie, zatwardziało ich serce do końca. I to będzie właśnie tak samo. A kto przyjmie po ostrzeżeniu łaskę nawrócenia, doświadczy wielkiego ucisku, bo nie będzie już później czasu. A więc dopełni się czyściec. Każdy w wielkim ucisku, można powiedzieć, w ucisku, jakim dozna, w prześladowaniu, odpłaci się Bożej sprawiedliwości. Oczywiście nie jest to kwestia tylko odpłaty Bożej sprawiedliwości, ale też zasługi, bo są też osoby, które, dusze ofiarne, które w tym czasie, nawet jeżeli poniosą męczeństwo, to można powiedzieć, dla wzrostu tego stopnia chwały w niebie, bo nie chodzi tylko właśnie negatywnie na to spojrzeć, ale jak najbardziej, że motorem działania człowieka jest przede wszystkim miłość, tak? To właśnie miłość zraniona domaga się przyjęcia krzyża jako lekarstwa tego zranienia i tu właśnie umiejscowiamy Bożą sprawiedliwość. Troszeczkę tak wezmę, mały oddech. Właśnie dochodzimy teraz do małej apokalipsy. Co nazywa małą apokalipsą? Oczyszczenie Polski. Otóż to, byśmy się mogli stać iskrą dla narodów, musimy przestać być tlejącym się knotkiem. I jak wspomniałem, wydarzenia, które mają teraz w Polsce miejsce, zwłaszcza odnośnie do Kościoła, bo oczyszczenie zacznie się od Kościoła, właśnie wskazują, że ten czas przyszedł.
oczyszczenia tego tlejącego się knotka i na ile będzie musiał być przycięty, to niedługo się boleśnie przekonamy, ale nie mamy przed tym czasem bynajmniej drżeć. Teraz muszę tutaj sobie poszukać księgi Estery, następnie drugiej księgi machabejskiej, żeby przeczytać Państwu dwa fragmenty, które pokazują, że skoro jesteśmy narodem wybranym, to oczyszczenie zaczyna się od narodu wybranego, rękoma innych narodów. To jest mała apokalipsa, która miała niejednokrotnie miejsce w historii narodu wybranego, zwłaszcza to, co działo się przed niewolą babilońską, co doprowadziło. Natomiast później w Wielkiej Apokalipsie będzie oczywiście kara na inne narody. Proszę sobie otworzyć księgi prorockie, zawsze jest to samo. Najpierw wyrok na dom Izraela, na Judę, wezwanie do nawrócenia, zapowiedź kary, którą były czy to susza, czy trzęsienie ziemi, czy najazd wrogów, tak? Na przykład. A potem były zapowiedzi kary na inne narody. Dokładnie takiego scenariusza powinniśmy się spodziewać, czyli małej apokalipsy, a w niej oczyszczenie właśnie począwszy od Kościoła, stąd taka sytuacja wokół Kościoła teraz. Ona jest nieprzypadkowa, to jest jak najbardziej biblijna. 17 rozdział apokalipsy, bestie i 10 królów, ci znienawidzą nierządnicę, spustoszą ją, pożrą jej ciało, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego wyrok. Kiedy dopełni się miara nieprawości, kiedy ujawni się tajemnica nieprawości, która już działa, o której mówił święty Paweł, kiedy dopełni się ta nieprawość, wtedy Pan Bóg dopuści, żeby właśnie rękoma tych, których wykorzystywała, ponieważ wiemy, że tak jak Sanhedryn, tak podobnie i w historii Kościoła władza duchowa była często wykorzystywana dla zdobywania jak najbardziej profitów doczesnych i, że tak powiem, podporządkowywania sobie władzy świeckiej, tak? I to właśnie o to chodzi, że bestie 10 królów ci znienawidzą nierządnicę. Kościół w Polsce nie jest oderwany od tego problemu, też dostrzegamy w nim oznaki nierządów, które muszą być usunięte w tymże oczyszczeniu. Dlatego to, co się dzieje, jest w jakiejś mierze niesprawiedliwe, oczywiście. Wiemy, że nie stoją dobre intencje za tymi, którzy atakują Kościół, ale niewątpliwie mają ku temu jakąś podstawę. Niewątpliwie Pan Bóg dopuści, aby poprzez to dokonało się oczyszczenie Kościoła. Tak mogę to w skrócie powiedzieć. A ja to cały czas szukam właśnie... O, już mam Księgę Estery. I teraz przeczytam ten fragment. Ale to tutaj, to 10 rozdział Księgi Estery, 3 wers. On ma dużo podpunktów, ale ten najważniejszy moment. A dwa smoki, to jestem ja i Haman, narody zaś zgromadziły się, aby zgładzić imię Żydów. Naród mój to Izrael. Ci, którzy wołali do Boga i zostali ocaleni. Pan ocalił swój naród i uwolnił nas Pan ze wszystkich nieszczęść i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan. I teraz uwaga, najważniejsze. W tym celu przygotował dwa losy. Jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich. Oba te losy przyszły na godzinę i czas i na dzień sądu wszystkich narodów przed obliczem Boga. Bardziej jasnych słów już nie trzeba do uzasadnienia właśnie tego, co powiedziałem na temat małej apokalipsy, ale że na podstawie dwóch świadków wypada o tym powiedzieć, więc przeczytam jeszcze 6 rozdział z drugiej księgi machabejskiej.
upomnienie skierowane do czytelnika. To jest ten fragment od 12 wersu. Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie z powodu tych nieszczęść, które nadchodzą, lecz by rozważyli, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Nie uważał bowiem władca, że z nami trzeba postępować tak samo jak z innymi narodami, wobec których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak długo, aż dopełnią miary grzechu. Nie chciał bowiem karać nas na końcu, dopiero wtedy, gdyby grzechy nasze przebrały miarę. I myślę, że na tym nawet mogę już skończyć, czyli widzimy, że mówimy, no ale przecież my jesteśmy, no nie jesteśmy jeszcze tak zepsuci jak inne narody. No właśnie, tam się dopełnia miara grzechu i dlatego jest powiedziane, że na większość narodów przyjdzie zagłada, a na nas tylko oczyszczenie i nie czeka Pan Bóg, aż my, teraz zjeżdżając już bardzo szybko po równi pochyłej demoralizacji, będziemy do punktu, w którym nie będzie czego zbierać, mówiąc krótko. O to tutaj chodzi. Dlatego jest czas tak bliski, bo dochodzimy do, jak ja to nazywam, punktu krytycznego, tak? Nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby zobaczyć, że jest jakiś punkt krytyczny, linia, którą przekroczymy, to my już niewiele będziemy się już różnić od... mentalnie, myślę, że większość Polaków mentalnie już żyje i myśli jak ludzie Zachodu. Więc jest to rzeczywiście ostatni moment, nazwijmy to, żeby Bóg powiedział dość, wystarczy. I myślę, że z takich bardziej, no, nazwijmy to, podnoszących adrenalinę właśnie tematów, celowo nie rozwijałem pewnych tematów, bo też o nich już mówiłem. Powiedziałem, myślę, wystarczająco wiele, żeby, jak to się mówi, nie obrażać Państwa inteligencji i sami Państwo już pewne rzeczy sobie rozważyli i wyciągnęli wnioski. Także jak Państwo będą chcieli, to mogę jeszcze nawiązać właśnie do już tego, co nas czeka po wielkim ucisku. Oczywiście tutaj jest wiele dywagacji, no, czy to będzie tysiącletnie, czy nie tysiącletnie królestwo, czy będzie jeszcze jakieś prześladowanie. Ile jest, czy to raz się zmartwychwstaje, czy tam są dwa opisy zmartwychwstania. Jeżeli Państwo chcą, mogę tutaj też podzielić się tymi refleksjami, bo chyba trochę czasu jeszcze chwilę mamy, tak? Która jest? 17. Jak ktoś z Państwa musi, to w ogóle się cieszę, że gdzieś tam ten temat udało mi się taki... Natomiast to nie jest oderwany temat, powiedzmy, ponieważ perspektywa jaka jest, no to wejście w czas ostateczny i to nas wprowadza, bo na to wszyscy czekamy, tak? Królestwo Niebieskie, które jest, no... Mam konkretną chronologię, którą chciałbym ukazać i dramatem Kościoła posoborowego jest to, czy też ksiądz Adam Staczyński powiedział, że właściwie wyrwano nam ładny kawałek apokalipsy. W ogóle wielki ucisk nam wyrwano, bo to, o czym się mówi, to, że o tak sobie będziemy żyć, nie znamy dnia ani godziny i nagle tam aniołek na trąbce zatrąbi i wszyscy pobiegniemy już tam do... na sąd. No nie, absolutnie nie. To jest w ogóle zaorane Słowo Boże i XIX wieku tradycji. I biblijnej, i patrystycznej, jakiej tylko chcemy. I właśnie chciałem z Państwem tutaj przeanalizować to, co powiedział święty Paweł, że kiedy wszystko zostanie poddane Jezusowi, Jezus jest Królem Królów, Panem Panującym. Jego królestwo obejmie całą ziemię. Jeżeli od razu ma być niebo, no to jak jego królestwo może objąć ziemię? Skoro od razu do nieba pójdziemy, tak? Do nowego Jeruzalem. Jest faza nowego nieba i nowej ziemi i nowego Jeruzalem.
kiedy wszystko zostanie poddane Jezusowi, wtedy Jezus przekaże swoją władzę Ojcu. Ja mam głębokie przekonanie, mogę się mylić, że to będzie trwało 1000 lat, ale że to będzie trwało 1000 lat i spróbuję też powiedzieć dlaczego. 1000 lat pojawia się, policzyłem, 6 razy. 6. Więc czy to będzie 25 lat, czy to będzie inny czas, nie wiem. Ja chciałbym właśnie tutaj stanąć na literalnym znaczeniu i powiedzieć, bo zarzucano mi milenaryzm, czyli na czym polega herezja milenaryzmu? Na utożsamieniu Królestwa Niebieskiego z tysiącletnim królestwem. Ale nigdy to nie było utożsamiane w historii Kościoła, tylko dwie fazy. Nowe niebo i nowa ziemia oraz nowe Jeruzalem po tysiącletnim królowaniu Chrystusa na ziemi z tymi, którzy wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli ci, co umarli w stanie łaski święcającej w Chrystusie. I tu właśnie już tu sięga, będziemy sobie powolutku przyjrzymy się temu. I teraz tysiącletnie królestwo. Ważne jest też to, i pochwycono bestię i z nią fałszywego proroka, co czynił wiele znaków, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem rzuceni zostali do ognistego jeziora gorącego siarką. Czyli jest to antychryst i ten, który przed nim wykonuje władzę. Dwie bestie apokalipsy. I one już nie wyjdą z tego jeziora ognisiaki. Kto się tam raz znalazł, z niego nie wyjdzie. Smok został związany, co dalej będę czytał, został zwolniony po 1000 lat. Natomiast nie ma tam żadnych rządów dalszych antychrysta, ponieważ on już jest w jeziorze ogni i siarki, to po pierwsze. Po drugie, bracie i siostry, w wielkim ucisku dopełni się miara wybranych. Pierwsze zmartwychwstanie z ciele uwielbionym. Jest to początek życia wiecznego. To są ludzie, którzy opłukali swoje szaty w krwi baranka, więc nie mogą już dokonać odstępstwa, nie potrzebują już kolejnej próby. To jest nonsens. Tak samo jest napisane, że ci, co tam wyjdą z grobów, to smok ich poprowadzi, to są ci zwolennicy antychrysta. No nie. I to też za chwilę pokaże, że to chodzi o tych, co nie umarli w Chrystusie. To takie wstępne słowo i teraz wszystko to wyniknie z tego, co przeczytam. Potem ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce i pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na 1000 lat. Czyli to jest ta nieświęta trójca święta. Smok, czyli parodia Boga Ojca. Pierwsza bestia apokalipsy, czyli parodia Syna Bożego. Dlatego jest powiedziane, że jego śmiertelna rana została zaleczona. Tu możemy się spodziewać takiego pseudo-zmartwychwstania, tak jak to będzie wyglądać, to się przekonamy. I druga bestia apokalipsy, fałszywy prorok, parodia Ducha Świętego. To tak przy okazji też, żeby myślę, że to też jest wiadome, ale woli ścisłości. I wtrącił go do czeluści i zamknął i pieczęć na nim położył, by już nie zwodził narodu. Pamiętamy, pieczęć kładło się na listach, na grób był opieczętowany, tak? Czyli mógł zerwać pieczęć tylko ten, kto nakładał, albo ktoś upoważniony przez niego. By już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni. No właśnie, czyli sugerowałby, że jakieś narody jeszcze będzie zwodził, ale to do tego dojdziemy. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie. I dano im władzę sądzenia. I kogo sądzili? I ujrzałem duszę ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. A więc pierwszy sąd będzie tych, którzy umarli w Chrystusie i usłyszą nie tyle wyrok, co zaproszenie właśnie do życia wiecznego.
Pożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat dobiegło końca. Już bardziej w sposób jasny, oczywisty, literalny, nie da się tego wprost inaczej zinterpretować. Jeszcze raz przeczytam. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat dobiegło końca. Kto nie spożywa ciała i krwi mojej, nie ma życia w sobie, odnosi się nie tylko do rzeczywistości duchowej. W pierwszym zmartwychwstaniu otrzymamy ciało z ciała Chrystusa, tak jak wszyscy poprzez kolejne zrodzenia otrzymaliśmy ciało od naszego praojca i pramamy, Adama i Ewy. Od pierwszych rodziców. Tak samo spożywamy ciało i krew pańską, bo podstawą naszego ciała uwielbionego będzie ciało Chrystusa. Dlatego jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa nie tylko w sposób rozumiany alegorycznie, ale rzeczywiście Chrystus jest głową, my jego członkami. Bo wszyscy bierzemy z jego ciała jako nowego Adama. Dlatego właśnie nie tylko duchowo przyjmujemy komunię, proszę zobaczyć. Moglibyśmy tylko duchowo przyjąć. Tak jak mówią protestanci, Pan Jezus umarł i finał wszystko. Nie, kto nie spożywa ciała i krwi mojej, nie ma życia w sobie, nie ma udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat dobiegło końca. To jest pierwsze zmartwychwstanie, błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Czyli nie jest jedno zmartwychwstanie w tym samym czasie. Święty Paweł też powie w jednym ze swoich listów, chyba do Tesaloniczan, wszyscy wprawdzie zmartwychwstają, ale każdy w swojej kolejności. Najpierw Chrystus, potem ci, co należą do Chrystusa, potem pozostali. A Apokalipsa to rozwija, te słowa. Apokalipsa jest soczewką wszystkich proroctw Nowego i Starego Testamentu. Nie ma w niej nic, co nie było już zawarte w jakichś ksiąg właśnie Pisma Świętego wcześniejszych. Nad tymi nie ma władzy śmierci druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Już ile razy? Chyba 3 razy, tak? 1000 lat. I właśnie, 1000 lat. Dlaczego? O co tu chodzi? Próby interpretacji. Po pierwsze, prawdopodobnie zostaliśmy, to brzydko powiedzieć, zaprogramowani, ale w akcie stwórczym mieliśmy żyć prawdopodobnie 1000 lat. Kiedy popatrzymy na wiek ludzi żyjących przed potopem, to wszyscy osiągali prawie 1000 lat. To już był skutek grzechu, który działał, że już to nie było 1000 lat, a to odstępstwo pokolenia Noego spowodowało, że z tego czasu zrobiło się nam miarą naszego życia jest lat 70, 80 jesteśmy mocni. I drugie, u Pana Boga 1000 lat jest jak jeden dzień jak 1000 lat. Jest piękna, uważam, bardzo słuszna interpretacja, że 6 dni stworzenia i 7. dnia Pan odpoczywa. Od stworzenia minęło około 6000 lat, więc wchodzimy w 7000, że ten 7000 rok to jest to 1000-letnie królestwo, w którym będziemy odpoczywać. I autentycznie miałoby to być 1000 lat. To właśnie dzielę się takimi refleksjami i mogę tutaj w tej perspektywie kontynuować dalej. I teraz uwaga, a gdy dobiegł nie końca 1000 lat, znowu mamy już 4. raz chyba, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak ziaren piasku morskiego. No to tu widzimy, że tutaj szatan ma być uwolniony, tak? No właśnie, aby zwodzić narody i rzeczywiście to czyni. Ale kogo? Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok. Oni tam są. I będą cierpieć katusze we dni i w nocy na wieki wieków.
Właśnie. Czyli zwodzi tych, którzy wyszli na powierzchnię ziemi. A kim są ci, którzy wyszli na powierzchnię ziemi? A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat dobiegnie końca. To ci wyszli. Ci, którzy powstali ku potępieniu. Można sobie sięgnąć właśnie do świętej Hildegardy z Bingen, która piękny obraz, jak szatan idzie do tych, którzy wstają z grobów i właśnie tłumaczy im, słuchajcie, ruszamy na obóz świętych i walczmy o swoje, jeszcze coś możemy. Zwodzi ich, że mogą jeszcze pokonać świętych. I oni otaczają ten obóz świętych i co się dzieje? Czy następuje jakiś ucisk, walka? Nie. Ogień z nieba spadł i pochłonął. I ja już to mówiłem tutaj w czasie interpretacji Apokalipsy gdzieś już 3 lata temu, tak prawie. I wtedy, że Apokalipsa jest napisana w kluczu Księgi Wyjścia. I kiedy Izrael zostaje uwolniony z Egiptu, są plagi egipskie na Faraona i jego sługi. Izrael jest uciskany. Jest to obraz tego ucisku i tych plag, które będą spadać na tron Antychrysta i tych, co przyjmą z nami bestii i ucisku niewiasty, która ucieknie na pustynię, wyjdzie z Wielkiego Babilonu, z nierządnicy. I co się dzieje? Izrael zostaje wypuszczony, ale nad Morzem Czerwonym dopada go faraon ze swoim wojskiem i otacza obóz świętych Izraela. Izrael przechodzi przez Morze Czerwone, faraon rusza za Izraelem, ale wody Morza Czerwonego pochłonęły wojska faraona. To jest dokładnie ten obraz. Kończy się wielki ucisk, kończy się czas plag, zaczyna się 1000-letnie królestwo po pierwszym zmartwychwstaniu, a później właśnie na koniec 1000-letniego królestwa powstają ci, co idą ku potępieniu, a szatan ich zwodzi i skłania, żeby ruszyli na obóz święty. Ale kiedy otaczają obóz świętych, ogień z nieba spada i pochłania ich. I smok i ci wszyscy zwiedzeni, którzy wzięli udział w drugim zmartwychwstaniu ku śmierci wiecznej, tak? Czyli ta druga śmierć, o której usłyszeliśmy, zostają umieszczeni w jeziorze ognia, tam gdzie bestie fałszywy prorok. I wtedy zaczyna się już ten czas wieczności. Nowy Jeruzalem i wieczne piekło, jezioro ognia. I teraz jeszcze na koniec kilka takich refleksji, czego nie będzie i dlaczego w nowym niebie i w nowej ziemi. I morza tam nie było. To sobie tutaj, nie chcę już teraz czytać dalej, ale to w ostatnich rozdziałach Państwo przeczytają, że morza nie będzie w nowym niebie i w nowej ziemi. Dlaczego? Ponieważ morze służyło i będzie służyć w zbliżającym się czasie do karania narodu. Określił granice morza, którego nie przekroczy. O ile człowiek będzie wierny Bogu, a jak będzie człowiek przekraczał prawo Boże, może będzie przekraczać swoje granice. Na przykład tsunami, tak? Może już nie będzie w 1000-letnim królestwie, bo nie będzie potrzeby takiej. I nocy już odtąd nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. My nie poznajemy teraz Boga twarzą w twarz, żyje w niedostępnej światłości. To na górze przemienienia się pokazała, ta światłość. Ale jest ona ukryta. Boga przez wiarę poznajemy, a odbiciem materialnym tej rzeczywistości jest słońce. Nie potrzeba im będzie światła i lampy, światła słońca, bo wejdziemy do niedostępnej światłości. A nocy już nie będzie, bo konkol będzie oddzielony od pszenicy i pszenica będzie w wiecznej światłości, a konkol w królestwie ciemności. I ostatnia rzecz, której nie będzie, to ta materialna świątynia. I Pan będzie świątynią. Dlaczego też nie będzie potrzeba, no może będzie świątynia, ale nie będą w niej składane ofiary.
bo nie będzie już wynagradzania za grzechy w nowym niebie i w nowej ziemi. Dopełni się miara w wielkim ucisku zostanie przeprowadzony taki renament spraw doczesnych i w życiu indywidualnym każdego z nas, i w życiu narodu. Dlatego powiedziałem, dlaczego na przykład na Stany Zjednoczone spadnie bomba atomowa. I to jestem pewien, to zresztą jest proroctwo na ten temat wiarygodne, wypełniające się. No dlatego, że Stany użyły tej broni po prostu. Więc kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Prędzej czy później. To jest tak zwana historyczna sprawiedliwość Pana Boga. To takie miałem na dzisiaj refleksje i zawsze jakieś rzeczy można powiedzieć jeszcze, można powiedzieć więcej, ale też z drugiej strony, jak się powie za dużo, to się też dużo można rozbić pewne sprawy, dlatego tymi refleksjami chciałem się podzielić, bardzo się cieszę, że mogę się podzielić i ze swej strony dziękuję za uwagę. Zawsze pozostaje ewentualnie zadawanie pytań z strony. Myślę, że jeszcze kilka pytań, jak najbardziej. No bardzo proszę. Podnieście Państwo rękę może i tak. Żeby też każda osoba po jednym pytaniu, nie? Żeby tak każdy miał szansę, który chciał zadać. Proszę, tak po kolei pani. Ja jestem związana z redakcją i bójcie się i chciałam zapytać o taką rzecz, mianowicie to, co ksiądz nam teraz przekazał, niewątpliwie jest trudne dla nas, ludzi, którzy no jednak starają się być blisko Kościoła. A co z naszymi braćmi i siostrami, którzy chodzą do Kościoła, którzy nie mają pojęcia o tym, co ksiądz mówi, którzy bardzo marnie czytają Pismo Święte, dla których każde słowo księdza jest, szczerze mówiąc, niezrozumiałe. Jak my, ja wiem, że możemy pomóc im przez swoje cierpienie, przez ofiarowanie różnych swoich spraw właśnie jako wynagrodzenie za tych ludzi. Natomiast jak Kościół nasz tutaj powinien dotrzeć, czy ksiądz widziałby taką reperkusję tego wszystkiego, jak dotrzeć do tego szarego człowieka, który o tym, o czym dzisiaj ksiądz opowiadał, przypuszczam, nie mają zielonego pojęcia. Bo czytanie pisma jest na bardzo marnym poziomie i my należymy do grupy, która przynajmniej się stara. A ilu jest tych braci i sióstr, którzy są w kościele? I chciałam o to zapytać. Oczywiście, więc apostołowie zadali Panu Jezusowi to pytanie, no Panie Jezu, dobrze tutaj, no ale tak mówisz do tych ludzi, no ale są uczeni w piśmie, są kapłani, no co oni im mówią, tak? Dlaczego oni Twojego słowa nie przyjmują? Czemu to? Przecież jesteś Mesjaszem, no to znaki czasu się wypełniają w Tobie, tak? No i Pan Jezus im odpowiada. Zostawcie, to są ślepi przewodnicy ślepych. A na Górze Oliwnej usiadł Pan Jezus, popatrzył na Jerozolimę i zapłakał. Jeruzalem, ty nie rozeznałeś czasu swego nawiedzenia. I kolejny tekst. Mam wam wiele jeszcze do powiedzenia, ale dziś jeszcze znieść nie możecie. Apostołowie nie przyjmowali słów Pana Jezusa odnośnie losu, jakiego ma spotkać. Ponieważ naród wybrany przez wieki przeszedł bardzo daleką drogę, ślepą uliczkę od rozumienia proroctwa jako duchowego uwolnienia całej ludzkości do doczesnego panowania narodu wybranego. Dlatego nawet po śmierci Pana Jezusa na krzyżu, kiedy się to dokonało, i tam uczniowie dają nas i mówią, a myśmy się spodziewali. Słowa Pana Jezusa rozbijały się o ich spodziewanie się. Ja też słyszę, nie mieści mi się to w głowie. Mi się to też nie mieściło w głowie.
nie byłaby nam potrzebna wiara, gdyby nam się rzeczy mieściły w głowie. Dlatego jest właśnie ostrzeżenie. Po to ono jest, to właśnie powiedziałem, że w tym momencie sprawa jest przegrana po ludzku. Dlatego prawda musi być pokazana po Bożemu. To tak. Ja tylko chciałabym jedną rzecz tutaj wskazać, mianowicie to trochę umknęło w mediach. Otóż wtedy, kiedy paliła się katedra Notre Dame, w tym samym czasie, literalnie w tym samym czasie, na wzgórzu świątynnym był podpalony meczet. Ale bardzo szybko ten pożar został tam ugaszony. I to bardzo szybko jakby pojawiło się i zniknęło to w mediach. Także... W internecie. No właśnie. Więc to wydarzenie ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim Pan Jezus powiedział, jeżeli oni nie będą wołać, kamienie wołać będą. Więc jeżeli następcy apostołów nie odnieśli się do tego, co wydarzyło się w Abu Dhabi, no to Pan Bóg się do tego odniósł i zapłonęły dwie najbardziej charakterystyczne świątynie chrześcijan i muzułmanów. No bo ktoś powie Santa Maria Maggiore, tak, Matka Boża Większa w Rzymie, no to większość jest wzruszona nami, o czym ksiądz mówi. Albo Mekka, a co to jest ta Mekka, nie? No to muzułmanie wiedzą, że to jest ich miejsce święte. Natomiast, meczet Al-Aqsa, tak, no to każdy zna. Katedra Notre Dame, to ja tej stawię, o co chodzi. Także Pan Bóg wybrał najbardziej czytelne dla świata znaki ze świata islamu, świata chrześcijańskiego i skłonęła nasza Pani i to jest znak tego, że Matka Boża mówi, przyszedł czas Bożej Sprawiedliwości. Podpalenie przez masonerię katedry Notre Dame jest dla nas wskazówką czasową. Dlatego, że oni się bardzo, bardzo śpieszą i olbrzymie środki już przygotowali na odbudowę świątyni, która ma być w gruncie rzeczy lucyferyczna. Jeżeli oni chcą to 5-6 lat zrobić, to Pan Bóg postara się, żeby oni tego nie zrobili. I dlatego jest to dla mnie kolejny dowód na ogromną bliskość czasu. Ja chciałbym te kwestie podnieść odnośnie jedna sprawa to jest czas. Czas. Ja nie pamiętam, który to był numer orędzia w Matki Bożej, tylko do kapłanów, ale jest jedno miejsce, w którym Matka Boża mówi, w jakim czasie żyjemy. Czyli ja żyjecie połowie czasu, czyli czas, dwa czasy i połowa. I my żyjemy właśnie połowie. Jest to jeden fragment. Ale jest jeszcze jeden fragment. W jakimś czasie to może było, nie wiem, z którego roku, no, 23 rok temu, nie? Tak mówiła, nie? Połowie. Matka Boża w ogóle tam księdza Gobiego dużo interpretacji daje, które są słuszne i trafne, natomiast nie jedyne, ponieważ rzeczywistość, jak rozmawialiśmy też przed spotkaniem biblijna, że w jednym proroctwie może się odbijać bardzo wiele rzeczywistości, i historycznych, i duchowych. Ja też cytuję z księdza Gobiego fragment, w którym wprost Matka Boża mówi, że ohyda spustoszenia będzie polegać na protestantyzacji, protestantyzacja doprowadzi do ohydy spustoszenia i będzie trwało około 3,5 roku. To Matka Boża właśnie tutaj interpretuje czas i połowę czasu już bardzo konkretnie. Zresztą to czas historyczny, który się odbija jak co częste w Słowie Bożym. Przypominam, że prorok Eliasz przebywał u wdowy w Sarepcie Sydońskiej 3,5 roku, kiedy spadła kara na Izraela, przez 3,5 roku nie spadł deszcz na Izrael i był żywiony z miary oliwy, z miary mąki.
I to jest figura niewiasty, ponieważ niewiasta ucieka na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane jej przez Boga i gdzie będzie żywiona czas i głowy czasu. Prorok Eliasz dokładnie to przeżył historycznie i tu Pan pokazuje, że jak to zrobił dla Eliasza, tak może uczynić dla wszystkich, którzy jako niewiasta w tym czasie zawierzą Panu Bogu. W czasie, gdzie będzie można przeżyć tylko albo na pustyni z wiary, albo przyjmując z nami węski. No to właśnie. I to znaczy jeszcze druga sprawa, którą mówiłem, żeśmy rozmawiali o tej interpretacji apokalipsy przed wojną, jest nieco inne zupełnie, nie to jak są nie to jak są Kwarczyński, jest inna zupełnie interpretacja po tego pierwszego zmartwychwstania. To nie na tym, że spolega jak nauka Kościół, że owszem, to jest prawda, że ci, którzy zmartwychwstają, którzy odchodzą w swojej łaski świętają, ale tam chodzi zupełnie o co innego, o ten czas nowego świata, w którym będzie pokaz Ducha Świętego, czyli będzie funkcjonował dogmat święty kosztowania w pełni czasu. I tam jest takie, jest mowa dwóch, znaczy świadkowie Jezusa i ci, którzy umarli dla Słowa Bożego. Ci, którzy umarli dla Słowa Bożego, to jest Słowo Boże, to jest Duch Święty. I ci, którzy umarli z powodu, że mieli wewnętrzny głos, który ich prowadził, oni by byli prześladowani. To tak w skrócie mówię, tam jak Paweł odsłucha 20 rozdział, na tej stronie ja podałem, 20 rozdział Ewangelii i Apokalipsy, tam jest wyjaśnione, w czym jest, jaka jest istota owego pierwszego zmartwychwstania. To będą dla tych, z tymi, którzy będą ocaleni po Apokalipsie, będą niejako widzialni obcowali święci. Wielcy święci, którzy mieli udział w współzbawianiu świata z Chrystusem, oni będą prowadzili, obcowali z tymi ludźmi, którzy ocaleją po Apokalipsie. Natomiast ci, którzy nie ożyją, to chodzi o te dusze, które są w niebie, ale którzy inni zbawiali, którzy przeszli przez czyści. Tak w skrócie mówię, jest zupełnie inne znaczenie owego pierwszego zmartwychwstania. Ja o tym pisałem na blogu, pewnie to może nie wiem, czy to uważone, ale to jest w oparciu o treść tej apokalipsy i tej interpretacji komentarza przed wojny. Ludzie to nie Nie będę o to kruszył kopii, to myślę, że czas to nam pokaże. Jest wiele interpretacji poprzez stulecia, natomiast wiemy i tego, co wyznajemy w wyznaniu wiary, że dusze osób ludzkich oczekują na zmartwychwstanie ciał. Jest to niewątpliwie prawda, która kiedyś musi mieć miejsce. I także... Na tej zasadzie, przepraszam, ja czytam Ewangelię Mateusza, że wiele skały zaczęły czym się nie wiem, i wiele dusz wyszło z grobu. Jak jest u Katarzyny Emerytów i prorocy i tam upominali tych, prawda, co oni robili, upominali współczesnych sobie. To będzie mniej więcej na tej zasadzie. Natomiast no, ci z drugiego zmartwychwstania nie mogli być w niebie, bo słowo mówi, że znajdą się w jeziorze ognia, więc tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, o kim jest mowa. Dobrze, bo to zakończymy tutaj, bo to jest kwestia tak, która jest do pewnej przeczytania sobie dyskusji. Dziękuję bardzo. Tylko pytanie nawiązuje tutaj, to może do Pani pytanie też o katedrę Watykanu. Było sporo w kościołach. Najczęściej przedstawiano przy grobie koronę cierniową. Bo ksiądz tak powiedział, że to jest ten czas, jakby gdzie chce mania.
A tutaj mamy wyraźny taki znak, Notre-Dame. Notre-Dame była korona ciemniowa, pana Jezusa, jako relikwia, za którą król Francji dał, czyli połowę budżetu Francji. I teraz przeniesiono ją z tej sfery sakrum do profanum. Nie? Tutaj no, nie ma protestów praktycznie żadnych, no, bo wyniesiono ją z kościoła, wyniesiono ją do ruchu. To nawet nie, w ogóle dziękuję panu za te słowo. Oczywiście, bo to jest, dzisiaj nawet nie mielibyśmy czasu podjąć tej dyskusji. Natomiast trzeba się też zapoznać z tym. Natomiast tutaj nie byłem świadom nawet tego faktu. Rzeczywiście absolutnie nie powinno to mieć miejsca, bo to jest... myślę, że bardzo, bardzo niebezpieczna została czerwona linia przekroczona, czyli zatarcia mocnego granicy między sakrum i profanum, ale w rzeczy już najwyższej wartości, tak? Świętości, jaką jest korona cierniowa, czyli nie jakaś tam relikwia typu włos jakiegoś tam świętego. I rzeczywiście to pokazuje to, co spowoduje, że tak naprawdę jak jest, dlaczego jest takie długie przygotowanie do tego spustoszenia? Dlatego, że powiedzenie wprost, słuchajcie, to tam nie jest ciało Chrystusa, czy tam byłoby nie do przyjęcia tak z marszu. Więc trzeba w człowieku zburzyć poczucie sakrum. Ja kiedyś powiedziałem, że jak się zburzy poczucie sakrum w człowieku, to on nie będzie widział problemu. Przyjdzie okej do spustoszenia, nikt nie będzie protestował po prostu, bo nie będzie miał poczucia, że dzieje się coś strasznego. Dużo się mówi o antychryście, szczególnie w internecie, tam następcy, prawda? Kursuje to wszystko. Szczególnie do tego, że ci uruchamiałem ten temat, mówiąc o nadejściu ich Mesjasza, prawda? W związku z tym wielu twierdzi, że ten ich Mesjasz to jest właśnie ten antychryst. Ale to jest właśnie ta interpretacja właśnie żydowska, gdzie właściwie ich Mesjasz to jest zawsze ten król. Oni też oczekiwali przed przyjściem Chrystusa, oczekiwali Mesjasza, ale właśnie Mesjasza jako króla. Kogoś fizycznego, który fizyczną władzę na nic sprawuje i zapewnia im dobrobyt. To nie miała być sfera duchowa królowania, prawda? Ze strony ich Mesjasza. I teraz powtarza się właściwie to samo. Wielu łyka ten temat w ten sposób właśnie, że no Mesjasz nadejdzie żydowski, to będzie antychryst. Ale przecież proroctwa katolickie i prorocy katolicki wielu, a chociażby właśnie z ostatnich czasów to ten biskup Szyn mówi, antychryst wyjdzie spośród nas, jako drugi Judasz, prawda? I no i tu jest właśnie chyba jednak bardziej do tych antychrystów świeckich, to byśmy mieli przez dzieje bardzo wielu. Neron, Napoleon i tam każdy właściwie Stalin, każdy zbrodniarz mógł, zasługiwał na miano antychrysta, prawda? Bo niszczył kościół fizycznie, walczył z mordował chrześcijan. Natomiast ten antychryst wychodząc z kościoła jako drugi Judasz. I do tego zbyt mało chyba wagę się przywiązuje, zbyt mało interpretacji jest w tym kierunku. I teraz, jeśli teraz mówimy o antychryście chodząc z kościoła, to jakby zapominamy, że istnieje ten, znaczy, nie jest to problem, istnieje fałszywy prorok. Czy teraz ten fałszywy prorok nie jest, no, jest tym drugim Judaszem też, prawda? I czy antychryst nie jest kontynuacją fałszywego proroka w tej samej osobie? Judasz też ewoluował i staczał się coraz bardziej niżej, aż stał się totalnym zdrajcą, prawda? I czy przez takie, czy fałszywy prorok też nie przechodzi przez takie etapy przemian, że w końcu sam stanie się antychrystem? I tutaj wspomniał ksiądz o tym jeziorze ognia, gdzie się znajduje bestia i fałszywy prorok. Tam nie jest powiedziane, że znajdzie się antychryst. Nigdzie właściwie nie jest powiedziane, gdzie znajdzie się antychryst, tylko właśnie bestia i fałszywy prorok. Czy więc fałszywy prorok to nie jest antychryst? Już ja to tłumaczę. Przede wszystkim jest kilka określeń,
na przykład święty Paweł mówi człowiek grzechu, święty Jan używa sformułowania antychryst, a w Apokalipsie jest użyta formuła bestia. Natomiast jeszcze święty Paweł mówi syn zatracenia, termin, który odnosi się tylko do Judasza i do człowieka grzechu. I teraz przede wszystkim Jan mówi, że wielu jest antychrystów. Mówi, są oni spośród nas, dlatego Maryja mówi, Rzym straci wiarę, stanie siedzibą antychrysta, nie Jerozolima. Natomiast w gruncie rzeczy trzeba pamiętać, że jest ich dwóch, bo antychrystów jest wielu. I pierwsza wersja Apokalipsy z antychrystem i druga. Kiedyś powiedziałem, że to będzie Piłat i Kajfasz czasów ostatecznych, przy tym ten Kajfasz będzie jednocześnie Judaszem w jednej osobie. To jest konferencja Apokalipsa wśród Ewangelii Dziejów Apostolskich. Teraz ten fałszywy Mesjasz niewątpliwie będzie ogłoszony i nie musi on być identyfikowany z antychrystem. To czas nam pokaże. W jednym z orędzi, nazwijmy to wiarygodnych, no, mówi Matko Boża, że niedługo po ujawnieniu się fałszywego Mesjasza ujawni się też antychryst. Co jest ważne, trzeba niezależnie od tego, ważne jest wrócić do proroka Daniela. Pierwsze dwie moje konferencje były, że prorok Daniel mówi o czterech królestwach, które będą istniały do końca czasu. Czwartym będzie Imperium Rzymskie, które, przypomnę, podzieliło się na 10 królestw, które stanowią podstawę dzisiejszej zachodniej Europy. Ich kontynuacją jest w sumie Unia Europejska, ponieważ pod egidą bestii 10 królów chodzi o zjednoczenie Imperium Rzymskiego na końcu czasu, czyli tych 10 królów. Przypominam, że wyrósł mały róg, który usunął trzech królów, trzy spośród 10 rogów. Historycznie było to trzech ariańskich królów spośród 10 germańskich i między innymi takie znaczenie jest tiary potrójnej korony. W każdym razie mały róg wyrósł nad inne rogi. To było pokazane, że od pewnego momentu władza papieska była nie tylko religijna, ale jak najbardziej świecka, ponieważ papież był władcą królestwa, państwa kościelnego. Dziś też jest głową państwa, o czym się może trzeba przypomnieć znowu, państwa watykańskiego. Jest witany jako głowa państwa. I papieże koronowali cesarzy. Wskazywałem, że proszę sobie przypomnieć historycznie, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, to była kontynuacja cesarstwa rzymskiego pod egidą Niemiec jako wiodące siły wśród tych królów. Więc Imperium Rzymskie istnieje, a tutaj papiestwo tej władzy w jakiejś mierze uczestniczy. Czyli jest częścią tego wielkiego Babilonu. Dlatego święty Piotr mówi do wspólnoty chrześcijan w Rzymie, pisze, do wy, którzy przebywacie w wielkim Babilonie. Czyli pierwszym z czterech tych królestw był Babilon, więc czwarte te królestwo Rzym święty Piotr określa wielkim Babilonem. I widzimy, Apokalipsa też używa tego określenia. Wielki Babilon i ujeżdża go, to jest bestia, którą ujeżdża druga bestia, wielka nierządnica. I święty Jan został uniesiony na pustynię i zdumiał się, ponieważ na pustyni zobaczył niewiastę, ale nie ubogą prześladowaną, tylko siedzącą na bestii, odzianą w purpurę i pijaną krwią świętych. A o co tu chodzi, nie? Coś nie tak. No właśnie, to jest nierządnica. Także jak najbardziej, jeżeli mowa o antychryście, to trzeba to, tutaj nie musimy kruszyć kopii, czy on na pewno właśnie będzie związany z Imperium Rzymskim, a to, że synagoga szatana będzie chciała ugrać tu swoje, to nie ulega wątpliwości. Na słówko jeszcze nie przedłużając, jednak antychryst rysuje się proszę, raczej jako morderca dusz, a nie morderca fizyczny, prawda? W związku z tym pytanie, kto jest tym mordercą dusz? Mieliśmy Lutra, który niewątpliwie, chyba najwięcej zbiódł do tego momentu. No i dzisiaj mamy... Jednym i drugim, ponieważ tych, co
tych, co przyjmą jego znamię, będą mieli zabite dusze. Ci, co nie przyjmą jego znamienia, będzie prześladował ich najbardziej fizycznie. Jedno drugiego nie wyklucza. Pytanie związane z oczyszczeniem, które w tej chwili się dzieje w Kościele. I tutaj ciąg mówił o tym poselstwie dusz. W sobotę przyszedł obraz do poznania Matki Bożej Częstochowskiej. Było takie hasło, maleją w nowe czasy. Myśmy, że się dodali jeszcze do tych kapłanów, ponieważ była msza świętej, tej mszy świętej, żaden kapłan nie odbierał nie święty, tylko sami szatarze. I to była decyzja arcybiskupa, który szatarze oddawali, ponieważ na takie pytanie, dlaczego szatarze oddawali z względu technicznych, żeby ludzie nie czekali. A kapłanów było tylu, że dokładnie mogli odkurzyć to. I tutaj chodzi o to, czy przez argument posłuszeństwa, który cały czas jest wytaczany przez hierarchię Kościoła, że mamy być posłuszni swoim pasterzom, nie jesteśmy mordowani jako dusze. Bo my żeśmy nie przyjęli, tylko nie przyjęliśmy Komunii Świętej, przyjęliśmy tylko Komunię Świętą, bo przedtem przyjęliśmy na Radę Mszynie, ale dużo osób nie było, ale też nie przyjęło tej Komunii, ponieważ stwierdzili, że od szafarzy nie przyjęli Komunii Świętej. Chodziło o to jeszcze mi powiązania między masonerią świecką i kościelną, że to się tak przenika w tej chwili, że też jest potrzebne światło, żeby rozróżnić, kto jest tym przywódcą w Kościele, a kto jest tym masonem. Stąd ostrzeżenie wyprowadzi ludzi ze zwiedzenia, tak że będą dokładnie wiedzieć, kto kim jest, i wtedy tutaj dochodzimy do pewnej analogii, którą chcę pokazać, że w historii Kościoła, mistycznego ciała, odzwierciedli się całe życie Pana Jezusa. Czyli ukrzyżowanie, ochyda spustoszenia, zmartwychwstanie Pana Jezusa, ostrzeżenie jako zmartwychwstanie prawdy, zesłanie Ducha Świętego, druga pięćdziesiątnica. Posłuszeństwo nas oczywiście obowiązuje o tyle, o ile nie dotyczy czego? Napomnienia braterskiego, że ktoś głosi herezję, że ktoś zobowiązuje mnie do rzeczy, które są sprzeczne z moim sumieniem, sprzeczne z prawdą Ewangelii. Mogę oczywiście, i teraz dochodzi to do jakiego punktu? Pan Jezus to powiedział apostołom, wykluczą was synagogi i będą prześladować myśląc, że oddają cześć Bogu. W ten etap weszliśmy, że coraz bardziej ujawnia się nierządnica, która będzie szafować posłuszeństwem we wprowadzaniu innej Ewangelii, ochydy spustoszenia, i my musimy się tego przeciwstawiać, ryzykując już w tym momencie nawet ekskomunikę. Ale pamiętając, że moment właściwy przyjdzie, że to tak jak w przypadku apostołów, tak, którzy wyszli i głosili Ewangelię i wyszli z synagogi ci, co im uwierzyli. I wierzę głęboko, że my już weszliśmy w czas duchowego wieczernika, w którym Matka Boża przygotowuje apostołów czasów ostatecznych, którzy wyjdą i mocą Ducha Świętego po drugiej pięćdziesiątnicy wyjdą i powiedzą: to, co apostołowie przed Sanhedrynem. Sami rozważcie, czy należy słuchać bardziej Boga niż ludzi. To tak moja odpowiedź. Żeby nie być jak obce prowadzone. Tak, nie kończę, żeby też powiedzieć w związku z tą komunią, że jestem też tak bardzo zbudowana z tym, jak idę na pierwszą komunię, będą dzieci teraz, które przyjmują pierwszą komunię dziecka, i nauczone, że przyjmuje się Pana Jezusa na stojąco. Idą dzieci w rządku i kapłan inaczej nie pozwala, tylko w rządku żadnego stojącego. I właśnie to zatracenie tylko tak w rynku tych dzieci. Bulwersuje nas wiele, natomiast ja właśnie nawet przyglądając chociażby Glorię, widząc co się dzieje, my też musimy nabrać dystansu, które daje Słowo Boże, ponieważ nie możemy biegać od wydarzenia do wydarzenia. Dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak? My wiemy, dlaczego tak. Jest to systemowe niszczenie Kościoła od wewnątrz. Natomiast my musimy popatrzeć proroczo.
nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Ja powiedziałem, że mamy do czynienia nie ze zwykłym kryzysem, ale z wielkim odstępstwem, czyli dla niektórych jest wygodnie właśnie takiego Boga przyjąć taką ideę fałszywego miłosierdzia, taką postawę i że Pan Bóg nie będzie tego reformował, tylko resztę wyprowadzi. Tutaj z całym szacunkiem do tradycji, która broni sakrum Eucharystii, która broni właśnie tego depozytu wiary, jest strażnikiem, ale trzeba pamiętać, że nikt kijem czasu nie cofnął, że ten czas, w który chodzimy, tak jak mówię, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, że odnowa Kościoła nie przyjdzie do powrotu do czegoś, tylko że Pan Bóg wyprowadzi nas, nie tylko chodzi z nierządnicy jako zatrapy Kościoła, ale tak jak niegdyś synagogi, która stała się po odrzuceniu Chrystusa synagogą szatana, ale że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, że powstanie Duch Święty, wyprowadzi niewiastę i będzie coś nowego, że odnowa się znowu oprze na rybakach, pasterzach, nawróconych celnikach i nierządnicach. I znowu będzie to, że nierządnicy i celnicy wyprzedzą was do Królestwa Niebieskiego. A wielu dziś wysoko postawionych w kościele, hierarchicznie, charyzmatycznie, pozostanie. I będzie tak, jak Sanhedryn zareagował na cud świętego Piotra. Pełni zazdrości zakazywali im mówić. Tak jest, to już dziś się dzieje, że prawda jest uciszana, bo ktoś się wychylił mocą Ducha Świętego. Święty Szczepan dziś się wszystkim się podpiera Duchem Świętym, że to Duch Święty przeze mnie mówi. A co powiedział Święty Szczepan do członków Sanhedrynu, kiedy on mówił pełen Ducha Świętego, wyjaśnię mi słowa Pisma. Oni zatkali sobie uszy, podnieśli krzyki, zgrzytali zębami. I on im mówi, wy wciąż sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. I to jest prawda o nierządnicy, która co drugie zdanie to Duch Święty. Duch Święty powiedział, a guzi prawda. Ja nie mówię, że już nie działa Duch Święty, ale na pewno trzeba odróżnić wolę Bożą od dopustu Bożego. Nie wszystko, co się dzieje, jest wolą Bożą, ale Bóg dał wolną wolę i dopuszcza, ale jak dopełni się miara nieprawości, to zobaczymy dopiero po owocach, co było z Ducha Świętego, a co nie było z Ducha Świętego. Jedno pytanie. Ale jak tutaj się spojrzy w Pismo Święte, tak? Na początku jest napisane, że chyba w 76 roku zmieniono wyrażenie Jahwe na Pan. No, ja wiem, że nie w kilkuset miejscach czy w kilku tysiącach miejsc. No teraz bardzo często właśnie w mszach, że tak powiem, nawet się nie używa już sprawowania Pan Bóg, tylko mówi się Pan. A przecież był w czasach świętego Pawła stroną Boga Pana. Jego jest nawet po pierwsze gdzieś tam w Muzeum Rockefellera w Jerozolimie. Można zobaczyć. To nie jest jakieś takie... Coś się tu nie rozgrywa. Cały czas się rozgrywa i niesamowicie szatańska inteligencja polega na tym, że te kolejne wydania są bardzo tak delikatnie zmieniane, żeby człowiek nie zauważył, że zmiany. Dlatego rzeczywiście tutaj, pomijając kwestię interpretacji, ale rzeczywiście tłumaczenia, bo niego też zależy oczywiście interpretacji. Ja dam tylko jeden przykład. A tu jest w ogóle... Wiadomo, że Żydzi bardzo dużą wagę przywiązywali do znaczenia imion. W sensie, że imię miało siłę i wtedy na przykład jeśli mówimy to imię, to to ma moc. Czy to nie jest jakby spłaszczanie tej mocy właśnie? To znaczy, bo przede wszystkim jest to znamię żydowskie, ponieważ Żydzi w swoim czasie ze względu właśnie na świętość tego imienia, które w pewnym momencie wypowiadał tylko raz w roku arcykapłan, oni wszystkie miejsca, w których było święty tetragram,
Masoreci wprowadzili samogłoski ze słowa Adonai Pan i czytali Pan, święty tetragram. Nie wymawiali. I tu wyraźnie jest, pachnie judeo-chrześcijaństwem, czyli łączeniem synagogi szatana i kościoła Chrystusowego. Co ma wspólnego Chrystus Beliary? To jest właśnie, to jest to. Teraz jeden przykład dam ze świętego Pawła. Dlaczego ja to Pismo Święte w ogóle spaliłem? Dlatego, że tam są dwa tłumaczenia niedopuszczalne, zwłaszcza jedno. Niewiasta jest tłumaczona jako kobieta. Pan Jezus jest przedstawiony jako cham bez kultury, który do swojej mamy mówi kobietą. Niewiasta jest tytułem Matki Bożej. W ogóle tu teraz właśnie powiem to, co Pan Jezus, w ogóle słowo prorockie zostało oderwane, sam to zobaczyłem, od protoewangelii. Tam pada proroctwo Boga Ojca, że Bóg odkupi ludzkość z grzechu i to czynił Pan Jezus. Natomiast, że wybrał Pan Bóg naród wybrany i prorocy, i że miał się narodzić Mesjasz w narodzie wybranym, to przeszło drogę od protoewangelii do mesjanizmu narodowego i to w najgorszym wydaniu. Co też widzimy, że do końca czasu synagoga szatana będzie rozumiała Mesjasza w wydaniu szowinistycznym i jak najbardziej doczesnym. Natomiast protoewangelia, tak? Niewiasta, i ona się pojawia też w Apokalipsie, niewiasta, i dlatego Pan Jezus, nigdzie nie jest powiedziane, że zwraca się niewiasta w czasie życia ukrytego. Na pewno mówił mamo. Natomiast w czasie życia publicznego Pan Jezus nie jest już tylko synem Józefa i Maryi, ale jest synem człowieczym, a Maryja nie jest już tylko mamą Jezusa, ale matką Syna Człowieczego, niewiastą. Dlatego synu wina nie mają. I słyszę odpowiedź, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. I teraz tłumaczenie kobieto jest niesamowicie perfidne. Pod krzyżem. Kobieto, oto syn, ty, jaka kobieto? Mówię. Nie jest chami prosta, tylko bym powiedział mamo. A jeżeli jest niewiasto, to dlatego, że niewiasto to nie jest kobieta. My też mówimy czasem niewiasto, ale tam przez duże N niewiasta to jest Matka Boża. To właśnie jest dalej jeden przykład. Drugi, szczęśliwi. Nie. Szczęśliwi mogą być bez Boga, ale błogosławieni już bez Boga nie mogą być. To jest są błogosławieństwa, a nie szczęściarstwa. Nie ma 8 szczęściarstw, jak to w ogóle nazwać, szczęśliwi. Przekłamanie, perfidne, absolutnie. Błogosławieni. Szczęśliwi jeszcze raz mogą być bez Boga, albo im się może wydawać, że mogą być szczęśliwi bez Boga, błogosławieni. Tak? Jeszcze jedno słowo, które ja zauważyłam, tak nieskromnie powiem, jakby śledząc Biblię, Biblię Wujka i to, które jest wydanie tysiąclecia, że w tych ostatnich tłumaczeniach wielokrotnie jest zamienione Jezus Chrystus na Mesjasz. Jest to równoznaczne. Równoznacznie, językowo. Jeszcze znaczy Zbawiciel, Mesjasz już nie, znaczy namaszczony. Oczywiście, dokładnie Jehoszua, Jahwe zbawia. Natomiast Meszja to jest namaszczony. A oczywiście, że Syn Boży był namaszczony, ale namaszczonych było wielu przed nim, wielu po nim. Oczywiście, że tak. Mesjasz po prostu nie musi oznaczać Syn Boży. To jest kolejne właśnie judo-chrześcijańska... Tak. Może już ostatnie pytanie, będziemy powoli lądować, także czy może już nie na pytanie. Dlatego Jezus mówi, żeby się trzymać starych wydań Pisma. Starych no właśnie, wydań. Jak najbardziej który, zachęcę do który, tego. Od którego na przykład ja myślę, że ja mogę powiedzieć, że im dalej wstecz, tym lepiej. No tyle mogę powiedzieć, tak? Dałem konkretny przykład, który wydanie, które zacząłem czytać, wydawało mi się w porządku, ale po prostu jak sprawdziłem właśnie z tą kobietą, to dla mnie była już dyskwalifikacja całkowita i szczęśliwi. Nie, to jest to absolutnie nie. Także jak ktoś ma jakieś stare wydanie, to niech trzyma, a kto może elektronicznie ściągnąć, bo można ściągnąć coś tam w gdańsku, warszawsku, najlepiej mieć kilka starych wydań, które można sobie porównać po prostu.
Bo przykład interpretujemy. Ustąpi ten, który powstrzymuje, zabraknie tego, który powstrzymuje. No całkowicie inne interpretacje będzie słowo. Czyli to też mnie bulwersuje, na przykład jak widzę na mszy świętej, prawda, że kapłan czy mistrz oddaje pokłon stołu eucharystycznego, a nie szkoduje pana Jezusa po kawerniaku. Rozumiem, oczywiście mnie to też bulwersuje, to nie samemu jest niezręcznie odprawiać tak, jak odprawiam. Ojciec Pio tak odprawił, bo tak mówię, że przyjmując właśnie posłuszeństwie, które gdzieś ma swoje granice. Ja tu tak na koniec już powiem, bo doszliśmy znowu do tego punktu. Saduceusze przychodzą do Pana Jezusa i mówią, Mojżesz dał nam list rozwodowy. Mówimy, przecież Mojżesz, autorytet. A Pan jest powiedział, na początku tak nie było. W Słowie Bożym tego nie ma. Że zatwardziało miś naszych serc dał. Tak samo w Kościele dzieją się rzeczy, które są autoryzowane przez Kościół i ci, którzy to tworzą i wymuszają, poniosą ogromną Bożą karę. Natomiast na ile możemy unikać, na ile mamy się przeciwstawić temu, to jest bardzo indywidualne. Ale ja na pewno mogę powiedzieć, że mamy prawo to czynić, a przede wszystkim dochodzimy do pewnego punktu, w którym będzie musiał zainterweniować Pan Bóg, bo nie może dopuścić do faktu, że w imię posłuszeństwa po prostu dojdzie do powszechnej profanacji. Tak naprawdę Pan Bóg dopuści do ohydy spustoszenia, żeby nie było powszechnej profanacji, bo jeżeli się dopuści na przykład osoby ze związków niesakramentalnych, to właściwie już się dopuściło, bo to jest kwestia już uznana przez niektóre episkopaty, to jest już powszechne świętokradztwo, więc lepiej niech już nie będzie Pana Jezusa tam pod postaciami chleba i wina, niż ma być powszechnie świętokradztwo przyjmowane, a niewiasta wyjdzie na pustynię i będzie sprawować jak trzeba. No. Jest, gdzie się kończy Kościół katolicki, gdzie się zaczyna protestancki. Jednak po soborze zaczął się Kościół protestancki. Oczywiście my nie mamy wyboru. Chodzimy na tą prześwitą, jaka jest. Te sakramenty jest ubożone, w wielu przypadkach się przyjmuje, ale trzeba mieć tą świadomość, że tu już ja wracam do przepraszania, tylko z tym słowo. Tak. Jestem jeszcze w Starym Rycie chrzczony i potem to jakoś odsunąłem na bok do pierwszej komunii w Starym Rycie. I teraz i oczywiście chodzę, jak tylko trzeba, bo codziennie chodzę na mszę świętą, to jednak nie mogę codziennie chodzić na mszę świętą prezydencką, chociaż chciałbym, prawda? A nie, jednak nie uznaję pewnego wymiaru katolickiego w posoborowej mszy świętej. Już ja to powiedziałem na tej skrzyni, bo mówię, nie skupiam się na tym, że Novus Ordo jest takim sprotestantyzowaniem mszy, żeby zdesakralizować i przygotować do spustoszenia. Zanim się uderzy w istotę sakramentu, należy wszystko, co wokół niego jest, zdesakralizować, dlatego to się dzieje. I ja powiedziałem, że masoneria kościelna w samej nazwie podpisała się, ponieważ na jedno dolarówce mamy po łacinie Novus Ordo Seclorum i mamy Novus Ordo Missae. Chyba jasne, tak? To dla każdego, że się pod tym podpisali. Natomiast, tak jak mówię, że w odpowiednim momencie Pan wyprowadzi nas na pustynię i na pewno niewiasta będzie mogła z całym spokojem sprawować godnie Eucharystię, a kto będzie chciał zostać, pozostanie w tej chwili spustoszenia już bez żadnego kamuflażu. Ja myślę, no tak. Już tak może tak. Takie bidachy, takie źródło kół dla Ewangelii. Bidachy, tak. Tak. Pytanie, czy to książę, bo to zostało odnalezione w XIX wieku pismą Bosnia. To książę myśli, bo tam są cztery mówię drogi, droga życia, droga śmierci. Mm-hmm. Jak na przykład święty Paweł był w więzieniu, to odłożył naukę pana temu dozorcy więziennemu i tej samej nocy jeszcze poszli tam do niego, tego dozorcy i razem nie wiem,
Ziemia się zatrzymała. Także, czyli dosyć szybko przekazał mu tą naukę. Jest takie, jest to takie, co się o tym myśli? To znaczy, moment nawrócenia to jest jedno, natomiast tajemniczenie to jest drugie. Proszę zobaczyć, że w jaki sposób nastąpiło, jak to było z apostołami, powiem w dwóch etapach. Pierwszy, Pan Jezus zamienił wodę w wino, dokonał cudu i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Czy to była nauka? Nie. Ale uwierzyli w Niego, posłannictwo mesjańskie. On ich później uczy, tłumaczy, co oni z tego zrozumieli. No, trochę zrozumieli, trochę nie, bo spali tym Getsemani, tak? I w każdym razie mam wiele jeszcze do powiedzenia, widzieć nie możecie. A później tknął, także rozumieli Pismo, tak? Duch Święty was wszystkiego nauczy. I tu mamy ten moment jeszcze nadprzyrodzony, kiedy Duch Święty dopełnia tego dzieła tajemniczenia, które dochodzi też do nas pozarozumowo, pozazmysłowo, tak? To święci mówią, która święta powiedziała, że Bóg może bezpośrednio dla duszy dać poznanie większe niż teolog 20 lat dociekań, tak? Adam i Ewa otrzymali wiedzę wraną. Także tutaj ta kwestia, że dozorca się nawrócił, no bo było trzęsienie ziemi, no taki znak, i uwierzyli w niego jego uczniowie. On uwierzył, bo doświadczył, natomiast za tym na pewno później poszło tajemniczenie chrześcijańskie. Dobrze, dziękuję bardzo, bo pewnie jeszcze by pytania były, ale już myślę, tak, moment na odpoczynek. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, z radością było się dla mnie spotkać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może podziękujmy właśnie Panu Bogu też za to spotkanie. Trzy razy chwała Ojcu, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I pobłogosławię tym wszystkim pobłogosławionym z wami. Niech was błogosławi, strzeże i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozostańcie w pokoju Chrystusa.